Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Chciałem powiedzieć, że minęła 21, a to dopiero 20:45. A ktoś tutaj nie ściszył. Przepraszam, jak zwykle. Zobaczycie, kto nie ściszył. Startujemy ze studiem wyborczym, które de facto będzie wieczorem wyborczym. Wybory samorządowe 2024. Tomasz Sekielski to jest studio wyborcze wraz ze mną, współprowadzące, Inaczej nas miałeś zapowiedzieć. Dobrze, aniołki Sekiego po prostu. Aj co, myślałaś, że się nie odważę. Tak myślałam. Nawet ćwiczyliśmy takie wejście, ale dobra, już nie będziemy tego robić. Karolina Opolska, Beata Grabarczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie studia wyborczego. No co, jeszcze nic nie możemy powiedzieć, chociaż już dużo wiemy. No, nie możemy nic powiedzieć na razie, no bo jeszcze cisza wyborcza. A w ogóle nie ma jakiegoś przedłużenia ciszy wyborczej? Nic Państwowa Komisja Wyborcza nie mówiła? Nie. A no to całe szczęście. To o 21 wszystko powiemy. Na razie możemy o frekwencji powiedzieć. Jaka jest w tej chwili frekwencja? 39,4. Słabiutko. Masakrycznie słabiutko, ale dosyć klasycznie dla wyborów samorządowych. To chociaż zawsze... poprzednie wybory samorządowe w 2018 roku frekwencja była rekordowa, ponad 54%. Tak, ale to takie jedne nam się trafiły. Ale wiecie, dlaczego? Tak było? No dlaczego? Dlatego, że to był półmetek rządów PiS-u. I ludzie już mieli... Nie, kochany, bo potem były wybory prezydenckie i wybrany został ten sam prezydent, więc jakby mieli dość, to by nie zagłosowali na prezydenta z PiS-u. Nie, ale to ja ci przypomnę, dlaczego pan Porażka został znowu prezydentem, bo miał wielką machinę propagandową, bo miał wsparcie kolegów z rządu, spółki Skarbu Państwa, to wszystko. I przegrał Rafał Trzaskowski naprawdę niewiele, jeśli chodzi o nierówność walki wyborczej. Natomiast nie, chodzi mi o to, że samorządy były wówczas traktowane jako miejsce opozycji, wiesz, takie Tak, gdzie można było tam można było pokazać ludzi, pewien sprzeciw. I wywoływały przez to większe emocje. A teraz, kiedy ówczesna opozycja już się rządzi, to znowu emocje są... Tomek, ludzie mówią, że słabo cię słychać. No to nie zależy ode mnie. Nie wiem, może mam taki słaby głos, w ogóle miałem strasznie niskie ciśnienie przez ostatnie dwa dni. W ogóle te wybory samorządowe są tak nudne. Jest trochę właśnie niskie ciśnienie podczas tych wyborów samorządowych. Ktoś powiedział, że emocje są takie jak podczas zbierania grzybów, czyli podczas grzybobrania. No, chociaż powiem wam, że na godzinę 17 frekwencja wynosiła 39,4%, a w 2018, czyli wtedy, kiedy był ten rekord, jeśli chodzi o frekwencję, było procent mniej, tak? Nie, 41,6, czyli była trochę wyższa, ale też nie jakoś dramatycznie wyższa. Znaczy chcesz powiedzieć, że będzie wyższa jeszcze? No, taką mam nadzieję, no, zwłaszcza, że na przykład duże miasta pójdą późno. No, dzisiaj była piękna pogoda, wszyscy siedzieli na... polu Mokotowskim i jego odpowiednikach w innych miastach. Wiadomo, nie? To jest tutaj hipsterką w naszym gronie. I ja sama się przyznam, że trójkę sąsiadów o 18 wygnałam, bo nie chciało im się ze słoneczka wstawać, żeby pójść do komisji zagłosować. Ale to są Lipki, czy ta taka warszawska Nie mogę lewica? Powiedzieć, bo złamałabym ciszę wyborczą. Nie, to właśnie. To są Lipki, czy taka lewica, wiem. Wiesz? Nie wiem. Ta, co taka tylko sushi zje, bo tam, wiesz, chodzi o ochronę środowiska. Wiesz, no, jest trochę takich lewicowców znanych. Spotykam ich w różnych knajpach. I mleko nie z krowy? No, mleko owsiane tylko, wiesz. Ja nie chciałem wymienić nazwy sklepu, bo to taki żart jest a propos z czego mleko, ale dobra. Słuchajcie, no ja na przykład się dziwię, bo uważam, że te wybory samorządowe są tak naprawdę dla przeciętnego mieszkańca Polski ważniejsze powinny być nawet niż parlamentarne, dlatego że to, co się dzieje u nas na naszym podwórku i na naszych chodnikach i w naszych parkach i w naszych szkołach, przedszkolach i szpitalach, to zależy tak naprawdę od wyborów samorządowych i tego, kogo sobie wybierzemy na naszych włodarzy własnych. Ale wiesz, w małej miejscowości, no tak, no bo głosujesz na ludzi, których znasz, a w wielkim mieście w ogóle znasz tych kandydatów? No ja znam.
No widzisz, a ja jestem, kurczę, takim klasycznym wyborcą, który popatrzyłam dzisiaj ale na tę ja listę mam to szczęście. I mówię tak, dobra, zagłosuję na kobietę. Bo się nie interesuje. Ale ja mam no, to szczęście, że... To się dzieje w mojej dzielnicy, nie bardzo, to prawda. Że w mojej dzielnicy jest bardzo silny ruch, taka partia, która też nazwę wzięła od nazwy dzielnicy i to są rzeczywiście nasi sąsiedzi, mieszkańcy i my ich w większości znamy, bo oni się właśnie, jak trzeba zrobić remont ulicy albo naprawić ogrodzenie na placu zabaw, to nie to robią. A, czyli samopomoc. Tak, samopomoc sąsiedzka. Czyli wybierałaś sobie radnych, którzy załatwiają twoje sprawy. No, dokładnie, no tak zrobiłam, ale chodzi w wyborach samorządowych, żeby takich nie, ludzi wybrać. Nie, okej, ja się nie oburzam, tylko oddaję tutaj myśl twoją. Tak. Słuchajcie, chciałem parę danych statystycznych. Bardzo proszę. Dzisiaj wybieramy jeszcze przez ile? Przez 9 minut. Wybieramy, słuchajcie, uwaga. 39 776 radnych gminnych i miejskich. Sporo, nie? To dużo miejsc, tak, do obsadzenia. 6250 radnych o, powiatowych. To nasza gościni przyszła. Jesteś dobrze. Przy... Przepraszam, ja jestem po prostu połączona ze wszystkim. Ile masz jeszcze nośników dźwięku już na sobie? Wyciszam wszystko, wyciszam. Jeszcze się obraź. 6250 powiatowych, 552 radnych sejmików wojewódzkich, a do tego 1548 wójtów, 824 burmistrzów i 107 prezydentów miast. Patrzcie, mamy 107 miast. Poważna sprawa. No, ale nie wszystkie można nazwać metropoliami. No nie, to ale to wiesz, wiadomo, jednak prawda? Miasto jest miasto. A wieś jest wieś, choć czasami niektóre miasta wspominają wsie. Ale tylko znalazłam w piątek takie dane, że w tej chwili na przykład tylko 1 na 10 burmistrzów to burmistrzka, to znaczy burmistrzyni. Tak, ale kobieta. Lepiej jest na poziomie sucha i sołtysów. Tak, sołtysek jest dużo. Sołtysek. Sołtysek. Tak. Słusznie, a wiecie dlaczego sołtysek? Bo chłopom się nie chce tego robić, bo tam jest, tam jest najwięcej roboty, bo to jest tak robota prawie niepłatna, właściwie społeczna funkcja, a jest od cholery rzeczy, które tam trzeba pozałatwiać. Jest sporo, wiem, bo mój dziadek był sołtysem przez długie lata i rzeczywiście dużo było tam interesujących rzeczy, ale bardzo, ponieważ pamiętam to jeszcze z czasów, kiedy kartki były, pierwsze kartki na cukier, takie one były jak znaczki pocztowe i strasznie mi się to podobało, bo dziadek im pozwalał odrywać te kartki, które... Prośba do realizatora od naszych widzów, podobno ciągle Tomek jest bardzo cicho, a my jesteśmy bardzo głośno, zwłaszcza ja. Poproszę, żebym nie była Tomek. Tak głośno, bo jeszcze mnie znielubią widzowie. I widzowie może ryknij, chłopie. Ale nie, no, chyba i tak głośniej od was mówię. Więc... A włączyłeś sobie tamten? Włączył mi Wojtek, nasz realizator. Więc jakby co, to do Wojtka. Może wyłączył akurat. Czasami się tak zdarza. To ja tylko powiem, bo tutaj widzowie się dopytują o skład gości, kiedy goście nie, przepraszam, nie, bo zgaśnie nam tutaj odgląd za 280 sekund. Trzeba... To może ja, bo mnie się wszystko włącza dzisiaj. Trzeba coś stryknąć. Widzowie pytają, czy doktor Mirosław Oczkoś się znowu spóźni. Nie, bo będzie a może tak, nie wiemy. To znaczy, może tak, ale doktor Mirosław Oczkoś dołączy do nas dopiero około 23, bo plan jest taki, że pierwsza będzie Katarzyna Kasia, tak. Która już będzie już jest. Za chwilę, za moment. Która już jest na obiekcie. Będzie później z nami... Przemysław Sadura, tak. Dariusz Ćwiklak, Mirosław Oczkoś i będą przychodzili do nas po kolei. Tak wygląda plan na dzisiejszy wieczór. Nie ale wpadną być może, tu wszyscy naraz. Ale być może, jak nam będzie się dobrze rozmawiało... To ich nie wpuścimy w ogóle. Jest tak, ale bo to na przykład... To jest niezła koncepcja właściwie. Wpuścimy samych gości, a my wyjdziemy sobie. To też jest bardzo dobra koncepcja. Zaskoczona? Nie, tego się nie spodziewałam. Zaskoczona tak. Troszkę. No właśnie, moglibyśmy sobie przerwę zrobić, jakby co. Na kawę. Na przykład. Robota trudna w trudnych warunkach. Tak, Mirosław Oczkoś jest teraz u Kamili Biedrzyckiej, naszej koleżanki, ale przybędzie tu później do nas. Ale nie, ale w ogóle nie reklamujmy innych miejsc. Mirek, doktor Demiro dostanie po prostu regularny opieprz. Oczkoś u Karoliny Biedrzyckiej zmieniła się nazwisko. Ale dobrze, no ale... Karoliny...
A Kamili. No, właśnie. Właśnie, właśnie. Ale chodzi mi o to, żebyśmy nie reklamujmy dobrze innych wydarzeń. Racja. A czy Oczkoś poszedł gdzieś, nie wiadomo gdzie. Ale przyjdzie tu. I dostanie opieprz, że w ogóle pani wieczór wyborczy się gdzieś... Pani nazywa się Katarzyna Kasia, ktoś się dziwi. Boże, szumiący jak uroczo. No, rodzice mieli taką fantazję. No dobra, słuchajcie, bo jeszcze mamy 5 minut. Frekwencja jest wciąż niska, to może się zastanowimy, co to znaczy, że ta frekwencja jest taka niska. To znaczy, że była pogoda dobra, w związku z czym wyborcy z miasta wyjechali na zieloną łączkę. Nie, tak serio, to niestety, jak robiłam tutaj program w piątek z Agnieszką Burzyńską, to bardzo było dużo wpisów ludzi, którzy mówili, że nie mają na kogo zagłosować, że są w jakimś stopniu rozczarowani rządem, że nie spełnia tych wszystkich obietnic wyborczych, jakby to się dało tak po prostu zrobić. O! I jest spełniona wyborcza obietnica. I bardzo dużo ludzi pisało, że nie idzie na wybory, bo nie wiedzą, na kogo mają głosować. Ale na przykład wieś pójdzie, jest zmobilizowana i zawsze chodzi. I dlatego niska frekwencja może wpłynąć na wynik wyborczy w taki sposób, tak, że te partie, które mają większe poparcie na wsi, choć ogólnokrajowo może nie aż tak duże jak niegdyś, będą mogły mieć lepszy wynik w wyborach. Ja podejrzewam, znaczy w tym ogólnym, procentowym, ogólnopolskim wyniku. Podejrzewam, że 15 października, gdyby nie było takiej mobilizacji, gdyby tak wielu ludzi nie poszło do głosowania, to wynik mógłby być taki, jak sobie wymarzyliśmy. Nie, ale to wiemy, słuchajcie, to jest jasne, że gdyby nie bardzo wysoka frekwencja, to PiS rządziłoby i pewnie miałoby właśnie samodzielną większość. Jest u nas w kraju, wśród nas, obywateli, taka mentalność trochę, a jak jest ciepła woda w kranie, to właściwie odszedł ten PiS, znaczy część osób po prostu uznała, że jedne wybory załatwiają już wszystko i że teraz będzie wspaniale i będzie tylko dobrze i cudownie. No więc moim zdaniem nie będzie dobrze i cudownie, jeśli nie będziemy chodzić na wybory i uznamy, że samo się zrobi. Poza tym, jak mówisz, że ktoś zwracał uwagę w piątek, że jest obrażony na rząd i dlatego nie idzie na wybory samorządowe, no to jest największa głupota, bo słusznie powiedziała Karolina, tutaj próbowałem się na ekspertkę, na naszą koleżankę, autorytet, że wybory samorządowe są trochę o czym innym. Ja wiem, że wiadomo, że w Polsce, zresztą pewnie na świecie też, każde wybory są jakoś tam sprowadzane do kwestii ogólnokrajowych, do tych największych sporów politycznych. No zobacz, jak ta kampania wyglądała. Tak, ale one są tak naprawdę o czym innym zupełnie, bo koniec końców wybory samorządowe nie przesądzą o tym, czy, nie wiem, będzie rozliczony Macierewicz, czy Kaczyński, Ziobro i inni, tylko są rzeczywiście to, co powiedziała Karolina o tym, czy znajomy radny załatwi mi chodnik, czy załatwi komuś innemu, no więc lepiej zagłosować na swojego znajomego, żeby załatwić... Tylko nie załatwi mi, czy radny załatwi ja zrobię tam inspekcję, wiesz, wokół twojej posiadłości tam. Posiadłości. Nie powiem gdzie. Byłaś kiedyś? No oczywiście, że było. No. Posiadłości. To jest apartament ale w luksusowej strefie... Wipolskiej dzielnicy. I jeszcze sobie wybiera radnych, żeby chodniki położyli. Nie, ale tak naprawdę nie do mówienia. Zupełnie serio, Tomek, ty miałeś jakiś program któregokolwiek z radnych przedstawiony, że tak powiem? Wiesz co, znaczy no... No właśnie. Ja wiem tylko, że my z kolei jesteśmy w ogóle zboczeni, prawda, w tym sensie, że my w ogóle obserwujemy wybory. Poza tym trudno relacjonować wybory samorządowe przez pryzmat małych spraw obywatelskich, w ten sposób relacjonowali, tylko taki radny powinien w jakiś sposób trafić do mnie, to znaczy powinien trafić albo przy pomocy ulotki, albo powinien przyjść, albo zrobić jakieś spotkanie, na które nie wiem, te ulotki ogłoszenia to po się prostu będę... Szkoda drzew. Wiesz co, owszem, tych ulotek, no tylko, i tych plakatów. Że ja, jeżeli idzie jeżeli idzie o głosowanie, takie zupełnie świadome, ja nie dostałam żadnej informacji. Dobrze, ale musiałam ją sama wyszukać. A czy my powiedzieliśmy, jacy będą goście, ale będzie też łączenie z panem Bochenkiem. No, oczywiście, no, tak. Bochenek jest obowiązkowy. Nasi widzowie, którzy są nowi i nie oglądali naszego wieczoru wyborczego 15 października, będziemy mieli na was atrakcję. Pan Bochenek, znaczy nie w pełnej krasie, nie tak jak 15 października pod Gajerkiem, ale też będzie elegancja Francja i będzie prezentował wyniki. I ja rozumiem, bo my trochę tego nie dogadaliśmy. Czy pan Bochenek od razu o 21 wchodzi? No chyba chwilę po, no bo to się tak od razu... Machnijcie nam z reżyserki, czy mamy połączenie z panem Bochenkiem i czy pan Bochenek... Mamy. Tak. No dobra, no to ile tam jeszcze zostało do tej 20? Jest, 21, niech pan Bochenek... Wychodzi. Łączmy się z panem Bochenkiem. Jest. Dzień dobry, Marku. Oj, oj. Cześć.
Masz już wszystkie wyniczki. Ja mam wszystkie wyniczki. Nie wiem, czy mam wyniczki, sekundę. Masz wyniczki, my widzimy. To ja je muszę zobaczyć. Widzimy wyświetlone obok ciebie, Marku, już. Jakbyś chciał, to my możemy powiedzieć. Przepraszam was, powiedzcie, bo ja straciliśmy głos pana Bochenka. Ale nie wykluczone, że na antenie głos pana Bochenka zaistniał. Być może. Poczekajcie, wezmę głośniej. Nie, w żadnym wypadku, będzie nam się sprzęgać, przestań. Przecież nie. Marku, czy jesteś gotowy do prezentacji? Bo my ciebie nie słyszymy. Nie jestem gotowy, więc jakbyście mogli przejść, nie widzę, niestety mam problem z obrazem. Dobrze, to pan Bochenek jeszcze wystąpi. Bata, czy widzisz wyniki? Tak, widzę. To wyniki, proszę bardzo. Klub... No, zniknęły. Dobrze, to ja przeczytam. Rozkład głosu jest taki. Prawo i Sprawiedliwość 33,7. Koalicja... 34,40 mamy na naszej tej grafice. No ja mam tutaj otwartą stronę, weź otwórz tą stronę. No to taką. Dobrze, ja z naszej grafiki 34,40 PiS, Koalicja Obywatelska 31,8, a teraz mi zniknęło. A teraz znowu widzę. Trzecia droga 13,30, Lewica... 6,8. Konfederacja 7,5. I tam są chyba jeszcze bezpartyjni. Lewica 6,8, tak. Czyli tak, na pierwszym miejscu ogólnopolsko jest Prawo i Sprawiedliwość, na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, na trzecim miejscu jest Trzecia Droga, na czwartym Konfederacja, na piątym Lewica i na szóstym bezpartyjni samorządowcy. Jeśli chodzi o prezydentów miast, no to wygląda na to, że w pierwszej turze w Warszawie wygrywa Rafał Trzaskowski. Słuchajcie, z wynikiem 59. Nie wiem, czy właśnie nie zaczyna się w Warszawie... I w Warszawie zaczyna się... Tak, jest Donalda Tuska. Jeśli możemy, to przejdźmy, bo zaczyna się w Warszawie wystąpienie lidera Koalicji Obywatelskiej. Właśnie czekamy na transmisję z tego wydarzenia. Posłuchajmy, jak Donald Tusk skomentuje na gorąco. Dobrze, to czekając może powiem co dalej. Jak tylko zobaczymy, że mamy to połączenie, to będziemy się łączyć. Wygląda na to, że w Warszawie w pierwszej turze zwycięża Rafał Trzaskowski z wynikiem 59,8. W Gdańsku w pierwszej turze wygrywa Aleksandra Dulkiewicz z wynikiem 62,3. W Katowicach Marcin Krupa 66,5. W Krakowie będzie druga tura między Aleksandrem Miszalskim, czyli kandydatem Koalicji Obywatelskiej, którego na ostatniej prostej wsparł Donald Tusk 39,4 i Łukaszem Gibałą, dotychczasowym faworytem, który jednak ma 28,4. Zresztą jest to... Jak Kraków? Jeszcze raz. Aleksander Miszalski, kandydat Koalicji Obywatelskiej 39,4, Łukasz Gibała... 28,4. Tak, a Łukasz Gibała to już któreś jego wybory. I ja przypominam sobie, jak tuż przed wyborami Donald Tusk pojechał do Krakowa specjalnie po to, żeby wesprzeć Miszalskiego i bardzo dość otwarcie, aż byłam zdziwiona, atakował Łukasza Gibałę, który kiedyś był w ogóle szefem krakowskiej Platformy, jeśli dobrze pamiętam. Czasy się zmieniły. No tak, we Wrocławiu druga tura, Jacek Sutryk 38,9, czyli obecnie urzędujący prezydent, który załapał na ostatniej prostej sporo wpadek, łącznie z dyplomem z Kolegium Humanum, i Izabela Bodnar, czyli kandydatka trzeciej drogi 31,4. W Rzeszowie druga tura, Konrad Fijołek, dotychczasowy prezydent 45,1 i Jacek Strojny 18,6 punktów procentowych. Czy mamy już Donalda Tuska? Polska będzie się zmieniała dokładnie w tę stronę, jakiej marzyliśmy. Polskę szczęśliwą, ludzi odpowiedzialnych, ludzi, których każdy szanuje. Bo wiedzieliśmy, że będzie trudno. Nie wszyscy dawali nam takie 100% gwarancje, że po 15 października ta koalicja, która odegnała złe demony, że utrzymamy to poparcie, a nawet je zwiększymy w wyborach samorządowych. Dzisiaj mogę uroczyście to ogłosić w imieniu Polski Demokratycznej, Polski Wolnej, Polaków i Polek, którzy wierzą w swoje siły, że 15 października powtórzył się także w kwietniu. Jestem naprawdę dzisiaj bardzo dumny z nas wszystkich, ze wszystkich Polek i Polaków. 15 października powtórzył się w kwietniu.
Być może niektórzy myśleli, że będzie łatwiej. To, że udało nam się odbić kolejne województwa, to, że w miastach PiS, nasz główny oponent, poniósł spektakularną klęskę, to nie zmienia faktu, że dzisiaj widzimy, że ta droga nie będzie łatwa także w przyszłości. Nic nie będzie łatwe w świecie, w Europie i w Polsce. I dlatego z taką satysfakcją mogę dzisiaj powiedzieć, że na tej trudnej drodze mamy wielu liderów, wiele liderek. Ja dzisiaj nie chcę wam zabierać czasu, każdy ma swoją robotę. Dzisiaj jest czas bohaterów samorządowych. Dzisiaj jest czas Rafała, jego koleżanek i kolegów z polskiego samorządu. Jeszcze raz gratuluję, Rafał, oddaję ci głos. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, oczywiście wielka radość, ale również wzruszenie, dlatego że dla chłopaka, który się urodził w Warszawie i tutaj wychował, to zaufanie warszawianek i warszawiaków jest czymś, co najbardziej buduje, co wpływa na humor, co wpływa w ogóle na całe życie, więc oczywiście największe podziękowania właśnie dla wszystkich warszawianek i warszawiaków za to olbrzymie zaufanie. Dziękuję wam bardzo i mam nadzieję, że was nie zawiodę. Chciałem z tego miejsca podziękować oczywiście Donaldowi i Tuskowi za wsparcie. Rzeczywiście to jest tak, że właściwie nam się wydaje, że nie skończyła się jedna kampania wyborcza, a już zaczęła się kolejna kampania wyborcza. A to jest dokładnie tak, jak mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że ta droga do tego, żeby demokracja była w Polsce naprawdę silna, żeby mieć absolutną pewność, że populiści spod znaku PiS już nie wrócą nigdy do władzy, wcale nie będzie prosta. Mówiliśmy o tym wielokrotnie i dlatego ten kolejny krok został na tej drodze zrobiony. I jestem przekonany, że przed nami kolejne, dlatego że absolutnie musimy wygrywać wybory po to, żeby pokazać, że Polska naprawdę, cała Polska jest otwarta, jest tolerancyjna, jest uśmiechnięta, jest europejska. Cały świat na nas patrzył i 15 października, wtedy oczywiście wszystkie oczy były skierowane na nas, ale teraz również wszyscy patrzą na to, czy potrafimy kontynuować. Także wielkie podziękowania dla Donalda Tuska, ale również dla was wszystkich, dla kandydatek i kandydatów Koalicji Obywatelskiej, którzy walczyli od rana do wieczora, dla wszystkich wolontariuszy, którzy nam pomagali. Niekoniecznie tylko z Koalicji Obywatelskiej, bo też się zebrali ludzie, którzy chcieli nas wesprzeć. Więc wielkie, wielkie podziękowania dla was. Drodzy Państwo, jest mnóstwo osób, które należałoby wyróżnić, ale chciałem bardzo podziękować Wiolecie Paprockiej za to, że szefowała naszej kampanii. Wiola, chodź do nas. Chciałem podziękować Michałowi Marcinkiewiczowi, że szefował tutaj w Warszawie i Dorocie Łobodzie, chodź tu do nas. No to tak, w Warszawie pierwsze miejsce Rafał Trzaskowski. A mogłem przyjąć zakłady, nie? 59,8. Drugie miejsce... Ale myśmy były, wiesz, były zaraz powiemy, o czym mówi Tomek. Drugie miejsce Tobiasz Bocheński, 18,5. I trzecie miejsce Magdalena Biejat, 15,8%. Czwarty Przemysław Wipler, piąty Janusz Korwin-Mikke i szósty Romuald Starosielec. Chodzi o to, że dyskutowaliśmy przed wejściem na antenę, co to by było, gdyby była druga tura i jaka powinna być kolejność. I ja na przykład uważałam, to się od razu przyznam, że byłoby bardzo ciekawie, gdyby była druga tura i do tej drugiej tury weszłaby Magdalena Biejat, a były takie sondaże, które pokazywały, że to Magdalena Biejat będzie druga w Warszawie, bo po pierwsze chciałam zobaczyć, jakby zagłosowała Warszawa w takiej drugiej turze, kiedy nie byłoby tej groźby Prawa i Sprawiedliwości, a też tak małostkowo myślałam, że byłoby zabawnie, gdyby Tobiasz Bocheński był jednak trzeci, ale uważam, że i tak 15,8% dla Magdaleny Biejat, 18,5% dla
Tobiasza Bocheńskiego, czyli niecałe 3 punkty procentowe różnicy między kandydatem Prawa i Sprawiedliwości a kandydatką Lewicy, a Lewica jest nawet za Konfederacją w tych wynikach ogólnopolskich, to jest bardzo dobry wynik dla Magdaleny Biejat i bardzo zły wynik dla Tobiasza Bocheńskiego. Ale z drugiej strony, kochana, dowiesz się, jak będą te głosy się rozłożyły, jak będziemy mieli wyniki. Słuchajcie, ja już mam tutaj już podgląd, widzę, że w sztabie wyborczym PiSu ekstaza granicząca z orgazmem. Jarosław jest już na scenie, szybciutko, żebyśmy nie stracili choć jednego słowa. No i ten obrazek, wiesz, tak, wstrząsający. Jarosław, tłum w ekstazie. Panie w pierwszym rzędzie. No nie udało się tego, co planował Donald Tusk, czyli nie udało się w liczbach bezwzględnych pokonać Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście koalicja wygrywa. Tak, absolutnie. Natomiast koalicja 15 października. Plan był taki, żeby po raz pierwszy od lat wygrać z Prawem i Sprawiedliwością. Taki był plan Donalda Tuska, żeby po raz pierwszy od lat wygrać w liczbach. To było potwierdzenie. Zebrało mi się na kichanie. Puśćmy Jarosława. Tak, Jarosław. Ojeny. Nie chciałem głośno kichnąć. Dziękuję. Szanowni Państwo, no dziewiąte nasze zwycięstwo. Zwycięstwo, które powinno dla nas być przede wszystkim zachętą do pracy. Bo okazuje się, że ci, którzy nas już chcieli chować, no jak to kiedyś Mark Twain powiedział, wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna. Proszę Państwa, ten wynik pokazuje, że dzisiaj w wyborach parlamentarnych być może moglibyśmy uzyskać wyraźnie więcej, moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę. Ale wybory jeszcze za przeszło 3 lata, więc musimy przede wszystkim wygrać także w wyborach europejskich, to primo, a następnie przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich. No i wreszcie będą te parlamentarne. Zwyciężymy! 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 Proszę Państwa, bardzo dawno w Polsce nie było tyle zła, tyle różnego rodzaju fatalnych działań władzy, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj. I dlatego to nasze zadanie jest zadaniem partyjnym, ale przede wszystkim jest zadaniem polskim. Polska nie może iść tą drogą, na którą w tej chwili wpycha ją Donald Tusk. To jest nie do przyjęcia dla naszej przyszłości, to jest nie do przyjęcia dla naszej teraźniejszości. I dlatego ten dzisiejszy sukces powinien być traktowany jako zachęta. Zachęta do bardzo zdecydowanego, energicznego działania, do rozbudowy naszej partii, ale także do tworzenia wielkiej koalicji, która będzie zwyciężała. Bo Polska musi być krajem, w którym rządzą polscy patrioci, uczciwi ludzie. Uczciwi ludzie, którzy mają możliwość stworzenia dobrego rządu, a nie tak, jak się w tej chwili mówi o rządzie Tuska, nawet w jego środowisku, że to bardzo słaby rząd. Myśmy bardzo słabych rządów nie tworzyli i nie będziemy tworzyć. Szanowni Państwo, naszym celem jest zwycięstwo, jest to, by to, co dziś dzieje się w Polsce, było tylko incydentem. Musimy oczywiście zrobić wszystko, żeby w tych województwach, w których zwyciężyliśmy, władza była też nasza, bo zwycięstwo nie zawsze oznacza bezwzględną większość. Ale trzeba tutaj też dokonać naprawdę wielkiego wysiłku. To jest w zasięgu naszych możliwości, jestem o tym przekonany. Mówiono, że będziemy mieli tylko jedno województwo. No daj Boże, że będziemy mieli dużo, dużo więcej. Dziękuję Państwu.
Moi kochani, to jest dobra okazja, dobry moment, żeby podziękować naszym rodakom za to, że poparli. No tak, prezes dostał oczywiście Jarosław. Kwiaty, Jarosław, Jarosław. Ale kto tam stał w tle? Co tam stał Kura, to znaczy, że Kura chyba się dostał do ucha prezesa i Jarosław będzie kandydował. Jacek Kurski, i, nie ten Kurski. Niewykluczone w takim razie, że będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego, bo... Na scenie tuż za prezesem, no, więc to znaczy, właśnie, że to może znaczyć, z Waszyngtonu. Że się... No, wiedzieliśmy, że zwrócił, ale i antyszambrował się, na korytarzu. Nie miał tak wejścia do prezesa jak... po wyborach parlamentarnych, bo on był jedną z tych osób, które wchodziły po prostu z marszu. Czy ktoś u prezesa siedział, czy nie? Kura wpadał do biura i było pozamiatane. Kura mogła ale wpadać. Teraz tak, ale po tym, jak wrócił, po tym jak wrócił z Waszyngtonu, siedział już w korytarzu, musiał się doczekać na prezesa, no i najwyraźniej jednak coś ugrał. Ale taka ciekawe, zmokła tak mu Kura. Znaczy wciąż wiesz, wygląda na zmokłą Kurę, czyli jeszcze nie wszystko zostało odpuszczone, nie wszystkie grzechy wybaczone. I też takie fisiowanie po tym powrocie, pisanie raportu, co to by było, jakby był on, Kura, tu na miejscu. No to też jest... prezes tak nie lubi takich wyskoków. Nie lubi i lubi, wiesz, z prezesem to różnie bywa, zależy, czy ten donosik jest interesujący, czy nie. Ale to, co ciekawe, prezes nakłamał. Tradycyjnie powiedziałabym, prezes nakłamał w wystąpieniu. Po pierwsze powiedział, że mógłby utworzyć, że to są wyniki lepsze niż parlamentarne, że mogliby utworzyć samodzielny rząd. Nieprawda. Jednak, nie, bo jest niższa frekwencja. Dużo. No tak, ale nieprawdą jest też to, że wygrał tak, że może tworzyć rząd. No, jednak koalicja 15 października wygrała wybory, jak się sumuje te wyniki. No a drugi zapowiedział, że chce tworzyć koalicję. I teraz pytanie z kim? Ze suwerenną Polską, od nową. Okej, okay. Ale tam w tle stał też Tobiasz Boheński i taką smutną miał minę Tobiasz Boheński. Dziwisz się? No bo przecież... Boheński... A myślisz, że to prawda jest, że Tobiasz Boheński to był test przed wyborami prezydenckimi? No bo jeśli to był test, no to ten wynik 18 z hakiem, niewiele więcej niż Lewica i przegrana w pierwszej turze, to chyba oznacza, że... A nic ja bym tego. Się nie zgodziła, dlatego że to jest jednak 18, to jest prawie 1/5 głosów i dla człowieka, który był kompletnie nierozpoznawalny, zdobycie 18%, no to jest jednak jakiś tam ale sukces. Był nierozpoznawalny, no ale PiS ma te swoje 20% w Warszawie i taki wyborca PiS-u w Warszawie może nie zna Tobiasza Boheńskiego, ale idzie do lokalu wyborczego, leży przed nim karta i widzi logo Prawo i Sprawiedliwości, to chociażby tam był ktokolwiek, to na niego zagłosuje. Czyli Tobiasz Bochański dostał mniej niż w ogóle jest poparcie. Ile dostał Patryk Jaki w 2018? 40. No właśnie. No. Ale jednak rozpoznawalność Jakiego, a rozpoznawalność Bochańskiego, no to jest niebo i ziemia, no tak? No tak. To są zupełnie różne, różnie rozpoznawalni ludzie, no Jaki jednak jakoś tam się wpisał w tę politykę ogólnopolską. No ciekawe, co z Bochańskim będzie dalej, czy to już jest koniec jego wielkiej kariery w PiSie, powiem czy tak, może jednak prezes będzie go wystawiał. Jeśli był testem, to ja bym chciał, żeby tak mi wypadały testy na COVID, czyli negatywnie. Okej. No bo tak, no bo na razie się nie sprawdził, nie zawojował. No nie, no bo wiesz, jeżeli facet czy przyjechał z Łodzi, zameldował się w Warszawie tuż przed kampanią wyborczą i najzabawniejsze było to, że w Łodzi został zgłoszony pomysł wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej. No i pan Boheński dwa dni później zgłosił to samo w Warszawie. Dokładnie ten sam pomysł. Uznajmy, że z żywymi trzeba naprzód iść, po cele sięgać nowe. Zostawmy tak. Pana Boheńskiego, przeszedł do historii. Być może jeszcze wróci w śnie prezesa jakimś i się zrealizuje jako polityk, ale już na pewno nie w tej kampanii samorządowej. Bo już jest po kampanii, po wyborach, a on nawet nie wywalczył drugiej tury. A czy tylko was zapytam szybciutko, zauważyliście, kogo nie było za prezesem? Bo o matko, wielu osób nie było. Ale nie było tam Mateusza Morawieckiego. A to prawda. Ale był Antoni. A za to była Beata Szydło i był Antoni. No. To takie moim zdaniem. Ale znaczą. Czekajcie, a z suwerennej ktoś był? No słuchajcie, moim zdaniem nie. Zaraz, aż sobie tutaj cofnę naszą transmisję, było. Żeby zerknąć, kto tam stoi za prezesem, zapauzuję i widzę, jest Joachim Brudziński, jest Waldemar Buda, jest Michał Dworczyk, Szefernacher, tak, to jest ten pan tutaj, nie wiem, który? Ten.
Ale to jest taki pan, który zawsze jest za prezesem. A to nikt ten, o, nie wie. Przepywanie włosów. Tak, a to, nikt nigdy nie wie, kim jest ten człowiek, jest ale on zawsze jest za Jacek prezesem. Kurski. On zawsze wie, co podać prezesowi. Tak, tak, i, tak. To... A, i Budka tam jest. Buda. Buda, no tak, Waldemar Buda, Beata Szydło, Tobiasz Bocheński, Mariusz Łaszczak. Dobra, nie ma Mateusza Morawieckiego. Wiem, że mamy przygotowaną lewicę, więc ale odpalajmy. Ale pani Agnieszka pisze, że odpalajmy, był Mateuszem. Odpalajmy lewicę. Ale nie na scenie. Po pierwsze, dzięki kochani. Bardzo, bardzo wam dziękuję. I też z tego miejsca chcę przyłączyć się do podziękowań Włodka i Roberta dla wszystkich tych, którzy głosowali na lewicę w całej Polsce i dla tych wielu, wielu warszawiaków i warszawianek, którzy głosowali na mnie i na naszą listę Lewicy i Ruchu Miejskich. Dziękuję wam bardzo. Bardzo dziękuję wam wszystkim, którzy na listach Lewicy kandydowaliście przez te ostatnie tygodnie. Byli z nami działacze Nowej Lewicy, byli aktywiści z ruchów miejskich, z Miasto Jest Nasze, z Porozumienia dla Pragi, byli działacze partii Razem. Razem zrobiliśmy wspaniałą kampanię. To jest wasza zasługa. Bardzo wam dziękuję. Przedstawiliśmy świetny, kompleksowy program dla Warszawy. Program, który pokazywaliśmy dzień po dniu przez te wszystkie tygodnie. I program, z którego, nie bójmy się tego powiedzieć, zżynali inni kandydaci. A wszystko wskazuje na to, że za półtora roku kolejne wybory, w których będziemy jeszcze skuteczniejsi. Ale zanim następne wybory, wracamy do pracy na rzecz Warszawy. Pracy, którą już wykonywaliśmy, ale teraz jako radni, jako aktywiści z poziomu parlamentu będziemy ją wykonywać jeszcze lepiej, bo będziemy mieć więcej radnych, bo będziemy jeszcze bliżej współpracować pomiędzy naszymi organizacjami. I umówmy się, to my mamy pomysł, jak zmieniać Warszawę na lepsze. I to był nasz największy sukces, że pokazaliśmy to w tej kampanii i teraz już nie można tego lekceważyć, że nasze pomysły na zmianę Warszawy to są pomysły popierane przez tysiące warszawianek i warszawiaków i to zostanie po tej kampanii na pewno. Głos na mnie, głos na was, na kandydatów do Rady Dzielnicy, do Rad Dzielnicy, do Rady Miasta, to był głos na dostępne mieszkania, na więcej tramwajów, na zielone place. I to był głos, który nie będzie zmarnowany, bo będziemy pracować ciężko już od jutra, to jest pewne, bo jutro wielu z was, tych, którzy jesteście na sali i tych, którzy nas oglądają przed telewizorami, usłyszy jutro, że zostali radnymi miejskimi i radnymi dzielnicy. I z tego miejsca chcę wam bardzo serdecznie pogratulować i powiedzieć, że będziecie mogli na mnie liczyć w kolejnej kadencji. Będziemy na pewno współpracować razem i będziemy zmieniać Warszawę na lepsze. Więc od jutra zabieramy się do roboty o lepszą Warszawę. Gratulacje. Też mają problemy techniczne. Pytają państwo inne miasta niż wymieniłam. Jeszcze nie mamy tych wyników. Jak tylko będziemy mieli, to podamy. Mamy Warszawę, Rafał Trzaskowski, Gdańsk, Aleksandrę Dulkiewicz, Katowice, Marcin Krupa, Kraków, druga tura między Aleksandrem Miszalskim i Łukaszem Gibałą, Wrocław, druga tura między Jackiem Sutrykiem i Izabelą Bodnar i Rzeszów, druga tura między Konradem Fiołkiem a Jackiem Strojnym. Jak będą kolejne wyniki, no właśnie, to będziemy podawać. Tutaj
ktoś... Tak, znaczy jedna z naszych widzek pyta, czy Biejat powiedziała właśnie, że będzie startowała na prezydenta Rzeczpospolitej. No w sumie to dosyć logiczne. Chociaż ja słyszałam, takie wiewiórki ćwierkają. Ćwierkające wiewiórki. Ćwierkają wiewiórki, ale naprawdę ćwierkają. Ja wiem, tak. Tak można powiedzieć, nasze wiewiórki że ćwierkają. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, podobno u Lewicy... Agnieszka Dziemianowicz-Bąk? Być może będzie startowała na prezydentkę Polski. Podobno na pewno będzie to kobieta, tam jest kilka, być może Magdalena Biejat, chociaż ten wynik jest naprawdę dobry, więc może jednak to będzie Magdalena Biejat. Ja myślę, że Biejat jest no, bardziej taka, powiedziałabym, wiecowa niż Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i jednak więcej życia widzę w Biejat niż... Obie nie są wiecowe. Okej. Okay. Dobra. Moim zdaniem, brakuje naprawdę silnej lewicowej liderki. Lewica musi być progresywna. Znaczy lewica to w ogóle potrzebuje silnego lidera, bo tam w ogóle nikogo nie ma, ani kobiet, ani mężczyzn. No. To jest inna sprawa. No. Czy w ogóle lewica sama trochę nie wie, co chce robić i w jaką stronę iść i tak dalej. No. Ale... Dobra. Słuchajcie. A już zaczęło się. Ja mam do was pytanie, które chciałam wam zadać jeszcze przed tym, zanim rozpoczęliśmy omawianie wyników, ale nie zdążyliśmy, bo już minęła 21. Trzecia droga, 13,5, 13,5. To jest waszym zdaniem dużo czy mało? No nie, no Hołownia zapowiadał, że będą mieli 16 i to zapowiadał to w piątek, ostatniego dnia kampanii i powiedział, no tak, w sondażach mamy 13, to znaczy, że będziemy mieli 16. No, tylko pamiętajmy, że jak było doważanie w wyborach parlamentarnych, to trzecia droga tam zyskała w tym zaliczaniu. Więc zawsze tam jeszcze te parę punktów może podskoczyć. To będzie oczywiście ciekawe, ale przynajmniej jak na razie wiem, że i Lewica ma mniej teraz, i trzecia droga ma mniej niż w wyborach parlamentarnych, ale po pierwsze to są inne wybory. Koalicja Obywatelska wygląda na to, że będzie miała więcej niż w wyborach parlamentarnych, ale powtarzam, to są jednak inne wybory. W 2018 PSL 14,22. To gorzej niż PSL, no to trochę. Ale nie, spokojnie, 13,5, poczekajmy spokojnie, zaraz będziemy mieli pewnie jakieś kolejne jeszcze przybliżenia, poprawki, czy nie będziemy już mieli? Będziemy mieli coś jeszcze. Znaczy nie, no już teraz nie będzie late pulli, to znaczy Ipsos nie poda następnych wyników do rady. Nie, ale będą przeliczać ale teraz będą na województwa. Będą przeliczać województwa, tak, no to może to się zmienić. To jest ale powiem wam, że trzeba by się troszkę zastanowić nad tym, co to znaczy dla koalicji tej rządowej, na poziomie ogólnopolskim, bo jak rozumiem, Tusk chciał wygrać te wybory po to, żeby no, pozycja Koalicji Obywatelskiej była mocniejsza. A z kolei trzecia droga liczyła na to, że jeśli będzie miała dobry wynik, to będzie mogła renegocjować, bo tak naprawdę jeśli chodzi o ten rozkład rządowy, to tam Lewica, która wynik zrobiła słaby i w wyborach parlamentarnych, no i teraz zrobiła słaby, jest za Konfederacją, jeśli patrzeć na exit pole, że trzecia droga z dobrym wynikiem będzie mogła powiedzieć, musimy dostać więcej, bo jesteśmy silniejsi. No, a tutaj są słabsi, no Tusk jest też słabszy niż był. Lewica, nie, no, Tusk nie jest słabszy. Znaczy nie, jest słabszy w tym sensie, że nie wygrał, wiesz, dla niego to zwycięstwo było strasznie istotne. Mm-hmm. I dlatego oni takie posępne miny mieli, kiedy przemawiał nie, Tusk ale, i przemawiał ale, nie, akurat Trzaskowski. Dzisiaj można spokojnie powiedzieć, że się właściwie nic nie wydarzyło. No, no właśnie, nic się nie wydarzyło, dokładnie tak. W tym sensie, że to nie zmienia na razie diametralnie sytuacji. Bo... Tam największy lęk Prawa i Sprawiedliwości, poza wielkimi miastami, które zwykle Prawo i Sprawiedliwość przegrywa, to była liczba sejmików. W tej chwili jest rozkład pół na pół, a może się okazać, nie jest pół na pół? Znaczy, nie, jest pół na pół. Tak, ale nie w tym sensie, bo zależy od tego, jakie koalicje się potworzą w sejmikach. No, o to i wtedy mi chodzi, będzie wiadomo, że... No czy... dlatego mówię, że to jest najciekawsze, bo teraz mamy rozkład pół na pół. Pamiętacie, jak Michał Dworczyk jeździł przekupować pana Kałużę słynnego. Tak. Teraz już Prawo i Sprawiedliwość nie ma czym kupować sobie radnych, bo nie ma nic do zaoferowania jako partia w opozycji. Natomiast no, były takie scenariusze, które pokazywały, że Prawo i Sprawiedliwość po tych wyborach zostanie z dwoma sejmikami, z podkarpackim i którym? Lubelskim? Podlaskim. Czy podlaskim. No w każdym razie jest ściana wschodnia. A jeszcze tam bój był chyba o małopolskie i jeszcze któreś, wszystkie tam na wschodzie i na południu. I to będzie bardzo ciekawe, ale myślę, że wcześniej niż we wtorek się nie dowiemy. Nie, we wtorek to w ogóle poznamy wyniki,
a koalicje jak się potworzą, to, no, to nie, to będzie wiadomo, bardzo szybko, jakie powstaną koalicje, bo nikt nie da tutaj zgody na poziomie centralnym, żeby w sytuacji, kiedy jest koalicja rządowa, żeby powstała jakakolwiek koalicja z PiS-em, więc jeśli PiS-owi będzie gdzieś brakowało... No to może po Konfederację sięgać. Wiecie, Marion złośliwie pyta, czy wiadomo, jaki wynik Baśki Nowak. No nie wiemy jeszcze. Bo jeszcze tych wyników poszczególnych. Dajcie spokój zakochanej kobiecie. Naprawdę dajcie spokój zakochanej kobiecie. Ja się cieszę, że pani Barbara się zakochała, bo może, chociaż nie, bo to było już 2017, kiedy się zakochała. Także sorry, to nie zmieniło to. Ale maile są z 2023. Ale ten pierwszy był 2017. Teraz są maile z 2024. No. Tylko nie wiem, czy ten mail, bo ja nie spojrzałam. Dobra, nie, ale słuchajcie, nie, no dobra. Słuchajcie, bo ja się tylko zastanawiam, bo ja nie dokończyłam mojego pytania. Te 13% z hakiem trzeciej drogi to jest póki co mniej niż w 2018. Czy na przykład to, co się działo wokół aborcji w wykonaniu Szymona Hołowni nie doprowadziło do tego, że trzecia droga straciła? To podobno miało budować lewicę. Właśnie to, co... No nie zbudowało. I lewicy też nie zbudowało. Znaczy, no trochę może głosów odebrało... trzeciej drodze, ale nie dało ich lewicy. Wiesz co, ale z drugiej strony, kurczę, jak się popatrzy na frekwencję, ta frekwencja też może być, wiesz, jakąś taką manifestacją, że ludzie nie poszli na głosować. Panie na... Franku, nie wiemy jeszcze, jak słuchajcie, Łódź. Jak będziemy wiedzieć, jak Łódź, to powiemy. Dobrze, moim zdaniem temat aborcji nie zażarł ani w jedną, ani w drugą stronę. Lewica, która liczyła na to, że pojedzie na tym temacie, nie pojechała. Ci, którzy liczyli, że Hołownia straci, to się chyba trochę przeliczyli, bo nie o taką stratę chodziło. A tak w ogóle to za chwilę podsumujecie to sobie pięknie, drogie panie, z komentatorką Katarzyną Kasią. Ja po prostu cudownie za chwilę zniknę. A może jakieś przemówienie z trzeciej drogi? Nie mamy. Nie mamy. Nie, nie mamy. No, patrz, awanturująca się prowadząca jest najgorsza. A może jakieś przemówienie? Nie mamy przemówienia. To teraz powiedz mi, jak wyjdziesz tak, żeby nie stanąć przed tym. No, proszę cię bardzo. Nie. Uwaga, uwaga. Uwaga, pyk! I zniknął. Imię mam ładne. Jarosław, to znaczy bojem dzielny. Jesteśmy z innego świata, z innej kultury i nie mamy zamiaru zniżać się do tego świata, w którym oni żyją. Konstytucja jest deptana, ustawy są deptane. Mamy do czynienia także z działaniami represyjnymi, z działaniami, których istotą jest prześladowanie ludzi, znęcanie się nad ludźmi. Karmienie kogoś przymusowo przez nos jest traktowane jako tortura. To są naprawdę bardzo ważne wybory. Musimy im pokazać, tak nie wolno, bo my jesteśmy dzisiaj partią na tak. Ta wiara, zwycięstwo, ta energia, musimy ją przekazać Polakom. Wiarę w to, że to, co się wydarzyło przed kilkoma miesiącami, może być incydentem, że to można zmienić. I doktor Katarzyna Kasia z nami. Dobry wieczór paniom, dobry wieczór. To za wspaniałe grono. Takie damskie, wiesz, rzadko zdarzające się w polityce. To prawda, żeby trzy kobiety komentowały wynik wyborów, ja nie wiem, czy nie powinnyśmy się same szybko zdjąć. Co myślisz o tym, co się wydarzyło? Prawo i Sprawiedliwość póki co, jeśli patrzymy na exit pole, wygrywa, jeśli chodzi o liczbę bezwzględną, bo jakie się potworzą koalicje w sejmikach, to się... roku, tych samorządowych, no staram się porównać, wiesz, to jednak o 3,5% jest mniej osób głosujących. To jest jakiś ważny sygnał. Wiadomo, że te wybory samorządowe to są zawsze wybory, w których jest najniższa frekwencja ze wszystkich, co jest dziwne, bo tak, się dzisiaj nad tym zastanawiałam, jak jechałam do studia, że powinno być totalnie na odwrót. Przecież, wiesz, bliższe ciało koszula, więc powinny być najbardziej. Gdzieś popełniony został błąd chyba na początku, wiesz, lat 90. i te samorządy nigdy nie zostały przez nas dostatecznie docenione. Prawda? To jest w ogóle bardzo, bardzo niepokojące dla mnie. Mam nadzieję, że jakoś uda się kiedyś to odwalczyć i odzyskać. Poza tym, no, te wyniki... No,
Nic się nie zmieniło tak naprawdę. No znaczy tak, miasta, tak, są tak, dalej, tak. Miasta są dalej liberalne, nie lewicowe, liberalne, natomiast miejscowości, reszta Polski jest bardziej konserwatywna. Jest bardziej konserwatywna i stąd wynik Prawa i Sprawiedliwości taki, a nie inny. Mnie zaciekawił wynik trzeciej drogi, bo aż tak. sobie sprawdziłam wyniki z 2018 roku, żeby zobaczyć, czy wejście przez PSL w koalicję z ugrupowaniem Szymona Hołowni zrobiło jakąś różnicę, jeżeli tak, to w jaką stronę. I słuchajcie, oni mieli 13,5, a teraz mają 13,6. Znaczy no sam PSL... Mieli 14 PSL w 2018. 13,5, sprawdzałam, tak? 13,5% w 2018, no a dzisiaj 13,6 w tej wersji, no która właśnie... jest exit polowa, czyli to się jeszcze może zmienić. Czy teraz... nie zabrał, nie dodał Hołownia. Pytanie właśnie, czy Hołownia zdobył jakieś głosy, czy tylko PSL? No właśnie, to jest super ciekawe. To jest ciekawe, nie? Wiesz, jak jest będą ci radni, potem, czy tak. ci radni będą PSL-owscy, czy jednak będą no wiecie, też jak z Polski 2050? No bo PSL ma bardzo silne struktury w regionach budowane od tak. lat, a Polska 2050 trochę miała ludzi z łapanki. To chyba w Katowicach była ta sytuacja, gdzie kandydat na prezydenta miasta tuż przed wyborami był oskarżony przez żony o przemoc domową tak. i tam policja wjeżdżała na chatę i nagle się okazało, że to jest... w ogóle jakaś dziwna osoba, trzecia droga oczywiście wycofała poparcie, ale on powiedział, że i tak będzie kandydował, bo będzie kandydował. Ale trzecia droga ma, wiesz, takich wpadek, to one się zdarzają. Przypominam ci, że do Senatu była pani kandydatką trzeciej drogi, która okazała się być bardziej konfederatką niż No ale wiesz, a potem jeszcze ten poseł, słynny Jay-Z, który się okazało, że jakieś bardzo zrobił nieczyste gierki przy okazji wyborów. Także nie, no, wiadomo, z młodymi ugrupowaniami, takimi jak trzecia droga, znaczy jak Polska 2050, tam są najróżniejsze rzeczy, się zdarzają. Natomiast dla mnie to jest ciekawe, że Hołownia ani nie dodał, ani nie odjął PSL-owi, czyli tak naprawdę można byłoby się na miejscu Władysława Kośniaka-Kamysza tak, zastanowić niezależnić. Się, komu ta koalicja bardziej służy. Może w miastach rzeczywiście i tutaj widzimy przykład wrocławski. Tam jest kandydatka, która weszła z trzeciej drogi do drugiej tury. O nazwisku Bodnar. Ciekawe, czy nazwisko miało jakieś znaczenie. Myślę, że mogło. W tym wyborze. Także to jest ciekawe dla mnie właśnie, że tutaj jednak jakoś to się poprzesuwało. No, ważne te wyniki, gdzie w pierwszej turze już się rozstrzygnął wynik wyborów, chociaż gdzieś tam miałam, muszę wam powiedzieć, w tym wspaniałym gronie jakiś cień nadziei w sercu, że będzie druga tura w Warszawie i że to nie będzie to druga tak tura. Karolina. Ja tak samo, ja to samo. Że to miałam nie będzie nadzieję... Trzaskowski-Bocheński, tylko jednak tak, Trzaskowski to by było takie ciekawe, bo to by pokazało tyle niesamowitych rzeczy, bo po pierwsze pokazałoby to, jak Warszawa zadecyduje, to znaczy ja nie mam wątpliwości, że wygrałby Trzaskowski w drugiej turze, ale to byłoby ciekawe, jak Warszawa zadecyduje, jeśli nie ma tego noża na gardle w postaci Prawa i Sprawiedliwości. Mówię to w kontekście tego, że Warszawa jest bardzo antypisowa, więc ten straszak w postaci PiS-u zawsze mobilizuje do tego, żeby zagłosować na tego, który na pewno wygra. A tutaj nie mielibyśmy PiS-u. Po drugie, no to byłaby ogromna porażka Tobiasza Bocheńskiego, który nagle by się znalazł trzeci i byłaby druga tura, w której nie ma Prawa i Sprawiedliwości. No i to też byłby jakiś przytyczek dla Rafała Trzaskowskiego, że nie wszystko może jest tak cudownie, jakby miało być. No, ale nie miałbyście lekkiej skizy, że koalicja 15 października sama ze sobą walczy. Nie, wiesz co, kompletnie bym nie miała takiej skizy, bo myślę, że ta koalicja jest i tak bardzo zniuansowana, bardzo wewnętrznie zróżnicowana i chociażby te ostatnie wydarzenia związane z niegłosowaniem projektów ustaw liberalizujących dostęp do aborcji pokazują, że te różnice są i zresztą oczywiście to, że te różnice zostały utrzymane i że marszałek Hołownia nie dopuścił do podjęcia głosowania, w ogóle żadnej rozmowy na ten temat przed pierwszą turą wyborów samorządowych, no to też wydaje mi się, że był to jakiś konsensus, żeby właśnie pokazać, że no my tu startujemy z oddzielnych list w wyborach samorządowych, więc pokażmy, że jesteśmy oddzielni, że mamy jakieś oddzielne poglądy i że jednak znaczy, właśnie na przykład taki, wiesz, elektorat bardziej konserwatywny to będzie elektorat głosujący na trzecią drogę w odróżnieniu i lewicę oddzielnie i koalicja obywatelska oddzielnie. No nie wiem, czy to się opłaciło tak naprawdę, zwłaszcza czy to się opłaciło Szymonowi Hołowni, ale to już w kontekście, wiecie, następnych wyborów, czyli prezydenckich.
No zobaczymy, co on będzie, wiesz, dalej z, tą, z tymi ustawami robił, no bo przepchnięcie ich w pierwszym czytaniu to niczego nie rozwiązuje, to pójdzie do komisji. Tylko moim zdaniem on w ten sposób zrzuca z siebie odpowiedzialność. Tak samo jak było, wiesz, pytanie o list Ziobry, który on wysłał do marszałka, że chce stanąć przed komisją, ale no, jest chory, żeby to uwzględnić i tak dalej. I na te pytania, a co z tym listem, to marszałek powiedział, no on to przekazał do komisji i teraz to jest w gestii komisji i to już nie jest jego problem. Więc on to samo robi z ustawami, z tymi projektami o aborcji. I on powie, że to już jest w komisji i to komisja decyduje, kiedy będzie to rozpatrywane. No tylko wiesz, doskonale wiemy, jak to działa i że zasadniczo masz, wiesz, problem, albo, no, albo masz zamrażarkę i robisz to po Witkowemu, albo po prostu robisz to tak. Uśmiechniętą chłodziarkę? Tak, uśmiechniętą chłodziarkę uśmiechniętej Polski i mówisz, że najlepsze byłoby referendum, które w polskim systemie prawnym nie jest dobrym pomysłem, bo nie jest wiążące. Ale myślicie, że to zniechęciło na przykład kobiety, co się działo? Bo myślę, ja tak się zastanawiałam przed wyborami, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jaka będzie frekwencja. No myślę, że nikt nie miał wątpliwości, że nie będzie tak wysoka, jak była w październiku. Zastanawiałam się, na ile na przykład mniej kobiet pójdzie do wyborów właśnie dlatego, że jednak dużo kobiet poszło w październiku, dlatego że partie koalicji 15 października właśnie szły z hasłami praw. No tak, no przecież wszyscy mieli na sztandarach przywrócenie prawa aborcyjnego i w ogóle prawa kobiet. I okazało się, że ja wiem, że rząd został zaprzysiężony 13 grudnia i że tak naprawdę on jeszcze nie jest taki... Wszyscy to wiemy, bo Błaszczak się to powtarza. Tak, natomiast jest to takie wrażenie, że od tego października to minęło strasznie dużo czasu i właściwie nic się nie wydarzyło z tych obietnic takich, które były naprawdę na wszystkich sztandarach. Nie zapominaj też, że projekty ustaw aborcyjnych weszły, pierwsze projekty lewicowe pojawiły się w listopadzie. Tak, na pierwsze posiedzeniu Sejmu, tak. Nowej kadencji. Także to, że one nie zostały do tej pory w ogóle wzięte pod uwagę, nikt się im nie przyjrzał, że też pojawił się ten projekt trzeciej drogi, który właściwie jest powrotem do ustawy z 93 roku, no trochę tam poszerzony w kilku dosyć istotnych punktach, to też im trzeba oddać, ale jednocześnie no, to jest bardzo niepokojące i wydaje mi się, że wynik tych wyborów dzisiejszych no, zwraca na to uwagę, że tutaj nastąpiło pewne rozczarowanie i frekwencja też o tym świadczy, że ludzie jednak, mimo tego, że nie było śnieżycy, huraganu, burzy, ulewy, ani żadnych innych niesprzyjających okoliczności atmosferycznych, po prostu nie poszli na te wybory. No ale nie zapominaj, że ładna pogoda też jest niesprzyjająca, no, bo podobno wtedy tak. Duże miasta wyjeżdżają poza miasta albo siedzą, i nie głosują. Albo siedzą na słonku i nie chce im się ruszyć. Ja to już mówiłam, ale się pochwalę, że mobilizowałam sąsiadów. Miałam taką grupkę, której się nie chciało ze słoneczka, z podwórka ruszyć, z leżaczków i kazałam im o 18 ruszyć tyłki i poszli. I poszli. No to widzisz, masz plus w niebiesie po prostu i kilka krzyżyków na listach w ramach zasług i to jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast ja myślę, że no rzeczywiście, jeżeli byśmy mieli traktować te wybory jako test taki pierwszy, rzeczywisty dla nowej władzy, która teraz po 8 latach przejęła stare państwa, no to to nie wypadło najlepiej, nie ma się co oszukiwać. No ale z drugiej strony, no to jest podobny wynik do tego wyniku, który był w wyborach lepszy. Parlamentarnych. Lepszy. No, nawet lepszy, widzisz. Niewiele, ale lepszy, no bo w wyborach parlamentarnych Koalicja Obywatelska miała 30,7, a w tej chwili... Ale jeśli... ja nie mówię o koalicji, tylko mówię o koalicji całej. O całej, o całej 15 października. Mniej więcej te same są, te bardzo podobne są te wyniki, tam 51% z kawałkiem. Wiecie, tak naprawdę to te wybory samorządowe mają to do siebie, że oprócz takich bardzo mocnych, nie wiem, sytuacji, w których macie po prostu w pierwszej turze ktoś wygrywa i zostaje prezydentem jakiegoś miasta, no to poza tym to jest wszystko dopiero punkt wyjścia dla stworzenia się mnóstwa tak różnych jest, koalicji. Tak i wiemy, że te koalicje niejednokrotnie lokalne były zupełnie inne niż te centralne, czyli były takie sejmiki, w których rządziło ramię w ramię PiS z Platformą i to się rzeczywiście działo, także to nie jest tak, że my tutaj już cokolwiek możemy powiedzieć na tym etapie, no to jest ta jak zmienna, będzie wyglądało wiesz, rządzenie Polską. To jest ta zmienna w postaci ludzi, którzy nie są pod żadnym szyldem partyjnym, tak, a dostali się właśnie do sejmików. No i to są bardzo... No i oni mogą być języczkami uwagi właściwie w każdym sejmiku. I to jest niezwykle ważne, co mówisz, bo ja głosowałam, przyznam się, w Obwarzanku i zupełnie inaczej wyglądają karty wyborcze, zupełnie tak. Inne masz komitety, które tam startują, zupełnie inne osoby i też głosujesz z zupełnie innymi założeniami, bo dla mnie było istotne, żeby odpowiedzieć na pytanie, wiesz, kto w tej gminie
Gdynia na przykład, gdzie jest gigantyczny problem z odpadami toksycznymi, rzeczywiście zajmował się przez ostatnie lata sprawą usunięcia tak tych jest. Odpadów toksycznych. I tak się składa, że to nie była osoba, która funkcjonuje pod żadnym szyldem dużej partii politycznej. I w ogóle nie jest znana w polityce ogólnopolskiej czy centralnej. Także to są właśnie takie lokalne sprawy, lokalne problemy, które widzimy, kto rozwiązuje, no bo patrzymy na to w naszym codziennym doświadczeniu i na te osoby będziemy głosować, bo po prostu wiemy, że to są ludzie skuteczni. Także mi się wydaje, że tutaj no, zupełnie inaczej też się rozgrywa ta cała sympatie sytuacja. Się tak, sympatie się inaczej rozkładają i też patrzymy, wiesz, na bardzo konkretne, bardzo lokalne sprawy i też dlatego dziwi mnie, że tak mało osób chodzi na te wybory, bo przecież wiesz, to czy moje dzieci będą chodziły do szkoły w miejscu, gdzie są, ta szkoła sąsiaduje z wysypiskiem toksycznych odpadów czy nie, to jest dosyć ważne. Ale też to, czy w szpitalu, w którym się leczysz, będą lekarze, którzy wyłącznie lekarze, którzy będą stosowali klauzulę sumienia i na przykład nie będzie można tam przeprowadzić legalnego zabiegu aborcji, czy też w tym szpitalu będą lekarze, którzy będą legalne zabiegi aborcji przeprowadzali, zależy od władz samorządowych właśnie. Też. Słuchaj, ale może też, słuchajcie, winę za te frekwencje i taki układ, a nie inny, ponosi brak frekwencji, brak kampanii, to znaczy, że była ta kampania taka mocno bezobjawowa. Ta kampania była płotowa w tym roku. No tak, roku. Na kilku płotach wiszą jakieś plakaty i jeszcze do tego wszystkiego niektóre plakaty, znaczy one są dosyć podobne i na niektórych nie masz logo partyjnego i patrzysz na człowieka i nie wiesz, kim on jest. Znaczy ja dzisiaj robiłam research bardzo intensywny, żeby w ogóle się dowiedzieć, kto startuje tam u mnie i jak to wygląda, na kogo głosować, kto ma jakie zasługi, kto się czym zajmował i to wcale nie jest łatwe, ponieważ komitety wyborcze też dosyć oszczędnie dysponowały różnymi informacjami. Bardzo dużo było takich przypadków, kiedy bazowano wyłącznie na tym, że nazwisko było podobne albo identyczne. Takie samo jak polityka czy polityczki znanej w całej Polsce i trzeba było się naprawdę wykazać dużą dozą wytrwałości, żeby się przygotować do tych wyborów i to mi się wydaje bardzo nie w porządku, bo to świadczy o tym, że de facto, tak jak mówisz, nie było kampanii, no bo kampania się ograniczała do banerozy płotowej, która zwłaszcza w tych miejscowościach podwarszawskich, które widziałam, ale też byłam w ostatnim czasie w kilku miejscach różnych w Polsce i wszędzie właśnie te płoty były bez litości obwieszone różnymi nazwiskami i kandydatami. No i to jest, nic z tego nie wynika nic, tak naprawdę, poza tym, że możesz sobie zobaczyć, że ktoś o nazwisku jakimś właśnie ma to logo partyjne ze sobą albo nie ma, albo ono jest ukryte. Wiadomo, że na wszystkich prawie banerach były serduszka. Tak, tak, też, właśnie w różnych kolorach. To właśnie ten problem. Jest kolejny kłopot. A słuchaj, proszę. No nie, bo ja tylko chciałam zauważyć, że któryś z naszych widzów już mi to przemknęło. Martwi się, że nikt nie mizia stołu. To ja może trochę pomiziam. No, bo stół jest, to jest taki miziogenny. Ja nie chciałam go miziać, ale potem pomyślałam, możesz że miziać. Tutaj, że nie wypada. Tu przychodzi Dominika Długosz i ona nawet zawsze, takie mizianie ma z takim długim zasięgiem. Także spokojnie możesz miziać, jakby co. Tak się zastanawiam, czy się na przykład nie okaże, że ta pierwsza trójka w Warszawie, czyli Rafał Trzaskowski, Tobiasz Boheński, który mu prezes nie pozwolił odezwać się teraz podczas wieczoru wyborczego. No, nie miał powodu. I Magdalena Biejat nie spotkają się ponownie za półtora roku w wyborach prezydenckich. Znaczy, myślisz, że rzeczywiście te pogłoski o tym, jakoby Tobiasz Boheński miał występować w wyborach prezydenckich u jakkolwiek uzasadnione? Myślę, że był taki moment, w którym to mogło rzeczywiście być poważnie brane pod uwagę, myślę, bo ja... dłużej niż 24 godziny. Bo ja nie widzę innego powodu, dla którego nagle się w tej Warszawie pojawił. No chyba, że powód był taki, że po prostu absolutnie nikt inny nie chciał w Warszawie kandydować z Prawa i Sprawiedliwości. Nie sądzę. Więc tak to sobie tłumaczyłam, że on się właśnie po to w tej Warszawie pojawił jako kandydat, żeby sprawdzić, czy to nie będzie Andrzej Duda bis, czyli też znowu mało rozpoznawalny polityk, ale taki młody, energiczny. Wysoki. To była jego najważniejsza cecha Tobiasza Boheńskiego, to jego wzrost. Ale to jest, taki jest pogląd w Stanach Zjednoczonych, że zawsze wygrywa najwyższy kandydat. Ja myślę, że to stąd się wzięło. Adrian Zandberg jest 2 centymetry wyższy. Ale nie startował. Ale tak mówię, tak podpowiadam, że gdyby rzeczywiście co, tak było, to Adrian Zandberg jest wyższy. No, tak, czyli właściwie we wszystkich wyborach lewica powinna wystawiać Adriana Zandberga. Tak. 6,8% lewicy.
sorry, ale no, nie, no bardzo, nie oni urywa. Są za Konfederacją. No, są za Konfederacją. Magdalena Biejat zrobiła świetny wynik. Tak, i zrobiła najlepszy wynik ponad historii Lewicy, tak. Jak mówił Włodzimierz Czarzasty w swoim przemówieniu. Natomiast te 6,8 to jest bardzo słabiutko. No bardzo, bardzo. No, ale to ja wam przypominam, że to znowu jest trend, który się utrzymuje od października, bo w październikowych wyborach tak, Lewica też dostała tak. Mniej niż 4 lata wcześniej. Oni stracili tam chyba ze 30 posłów, bardzo dużo. Ale słuchajcie, to też jest ciekawe, bo Magdalena Biejat to jest Razem. Tak, razem jest oddzielnie. Razem było tą partią jedyną, która nie weszła do rządu. Nie weszła do rządu, bo nie chcieli, tak, powiedzieli, że nie. A po drugie, jeżeli chodzi o wynik Lewicy, tak jak mówiłaś, Beata, on był gorszy w wyborach parlamentarnych, ale Razemowców weszło więcej. Tak, no i zobaczcie, i teraz Magdalena Biejat Razemka, robi historycznie dobry wynik dla Lewicy. To może też oznaczać, że być może to jest jakiś czas na zmianę w Lewicy. To znaczy, że ta stara Lewica kawiorowa, salonowa... Może myślicie, że chodzi o to, żeby były kobiety w Lewicy? Albo może ci młodzi... Tenorów, a może ci młodzi przedstawiciele partii Razem są po prostu bardziej wiarygodni jako Lewica dla wyborców o faktycznie lewicowych poglądach. O tym mówię. O faktycznie lewicowych poglądach. Może oni szukają tego, co proponuje w tej chwili Magda Biejat, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która już nie jest w Razem, ale była, Marcelina Zawisza i ci wszyscy młodzi politycy z Razem, a nie tego, co proponuje Włodzimierz Czarzasty i Anna Maria Żukowska. Wiecie, ale może to jest w ogóle to taki sygnał, że przydałaby nam się zmiana gwardii w polityce i to właściwie poczekaj, w każdej mamy partii. Młodych kandydatów na prezydenta, 50 plus, tak, to rzeczywiście są wyjątkowo młodzi. Chociaż akurat, jeżeli idzie o kandydatów na prezydenta, to ja jestem za tym, żeby oni byli nieco starsi jednak. No bo potem to już jest emerytura. No i co taki 50-paroletni człowiek Duda będzie robił? Jak skończył się dokładnie, druga kadencja, po prostu za młodo został prezydentem. No właśnie, o tym mówię. No i teraz ja myślę, że też te ostatnie ruchy Andrzeja Dudy trochę to jest takie poszukiwanie, co ja zrobię ja za ten rok z kawałkiem. Ja nie wiem, co Andrzej Duda, czego on szuka po tych ostatniej wymianie tweetów z premierem premierem Tuskiem, to ja nie wiem, czego szuka Andrzej Duda. Ja nie wiem, czy on wie. On nie wie, czego on ale szuka. Marcin Mastalerek na pewno wie, czego szuka Andrzej Duda. Marcin Mastalerek wie, czego szuka Andrzej czego szuka Mastalerek, w związku z tym, czego powinien szukać Duda, więc to jest taka bardziej piętrowa układanka. Natomiast mnie bardzo urzekło przemówienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że wynik tych wyborów, no oczywiście, że zwyciężyli, że po raz dziewiąty, że jest tak wspaniale i że teraz skończy się to zło Tuska, a oni będą budować koalicję. I to mnie zaskoczyło, jakby to takie imperialne roszczenie, no bo z kim ta koalicja pisowska miałaby być budowana? Przecież to jest... No z Konfederacją najwyraźniej, no, ale to i tak niczego też nie zmienia. Chce z nimi budować koalicji, co pokazali dosyć wyraźnie po wyborach parlamentarnych i o czym zresztą też mówili. Oczywiście nie wiemy, jak te lokalne koalicje będą wyglądały, kto tam się z kim dogada. Myślę, że będą ułoży. Takie miejsca, w którym będzie. Ja rozmawiałam w piątek rano z Krzysztofem Bosakiem i w TVP i on mówił na moje pytanie, czy będzie po wyborach samorządowych koalicja. On powiedział, że no to zobaczymy, no są różne sejmiki, może być koalicja z PiS-em, może być koalicja z Trzecią Drogą, może być koalicja z Koalicją Obywatelską, jeśli będzie taka potrzeba, więc mogą być sejmiki, gdzie oni wejdą w koalicję. Jest kilka takich, gdzie ten mandat Konfederacji, jeśli będzie, to będzie dużo bardzo znaczył, bo no, taka jest przecież różnica. Przecież zresztą ten poseł Schreiber skandydował jako kandydat. Nie mam jeszcze Bydgoszczy. Pojawił się wynik z Poznania, gdzie okazuje się, że prezydent dotychczasowy Jaśkowiak, który liczył na wygraną w pierwszej turze, będzie miał drugą turę. O, to ciekawe. Ale Bydgoszczy z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, którego nazwiska teraz nie pamiętam. Czyli właśnie tak rozstrzygnięcia mamy w Warszawie, Gdańsku, Katowicach. I w Łodzi? W Łodzi chyba nie. W Łodzi z tego w Katowicach mamy, już wam mówię, moje drogie koleżanki. Tak, no w Warszawie Rafał Trzaskowski, w Gdańsku Aleksandra Dulkiewicz i w Katowicach Marcin Krupa. Ciekawa sytuacja w Krakowie. Bardzo. To jest dla mnie, patrzyłam na Kraków z wielką uwagą, już od jakiegoś czasu prowadziłam takie swoje własne badania opinii publicznej w Krakowie. Zadawałam wszystkim pytanie, kto będzie nowym prezydentem, no bo po zakończeniu panowania... Tak, Jacka 22 lata. 22 lata na
niesamowite. To jest, ja nie wiem, czy dłużej był. Myślę, że jakby, jakby kandydował, to. Wiesz, to chyba było tak, że oni szli łeb w łeb. To były takie te wybory, jedne z pierwszych samorządowych, w których jak już wygrali ci kandydaci i ci ludzie wybrani zostali na prezydentów, to oni właśnie dziesiątkami lat tam przebywali. I myślę, że gdyby Majchrowski nie odszedł, sam chyba zrezygnował. Tak, on jeszcze mógł. On mógł. No właśnie, to pewnie. Ale co ciekawe, namaszczony przez niego kandydat, były wiceprezydent, którego też nazwiska w tej chwili nie pamiętam, z Krakowa, nie dostał się do drugiej tury. Do drugiej tury wszedł pan Miszalski i pan Gibała. Tak. I to jest też ciekawa sytuacja, ponieważ od wielu miesięcy w Krakowie się mówiło, że wygra Gibała, ponieważ on startował od wielu lat, był tak, takim żelaznym kontrkandydatem. On taki jak Janusz Korwin-Mikke. Ja wiem, pod proporcją gardę. Wydawał okay. swoją gazetę lokalną, miał naprawdę duże lokalne poparcie i był taką postacią, właściwie wszyscy, z którymi rozmawiałam, mówili, wiesz co, Gibała jednak ma po prostu ogromne doświadczenie w kandydowaniu i te jego pomysły dla Krakowa mieszczą się jakoś w tym, co moglibyśmy poprzeć. No i jest drugi. No ale jest drugi. Ale będzie druga tura. Do Krakowa. Tak, i powiedział, że na Gibałę to nie głosujcie, ja go znam, nie warto. Tak, i to moim zdaniem to był game changer. To sprawiło, że pan Miszalski rzeczywiście wszedł do tej drugiej tury i to tak mocno, czyli wygrał na razie i ta druga tura będzie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo te słowa Donalda Tuska w Krakowie na pewno odegrał wielką rolę i to były bardzo mocne słowa. Mocne. Ja dawno nie słyszałam, żeby tak mocno personalnie i tak jeszcze historycznie, no bo tu przyniósł do przyszłości Łukasza Gibały w Platformie Obywatelskiej, do ich znajomości wieloletniej i tak dalej. No i tutaj naprawdę wszystkie siły zostały rzucone na ten front krakowski, więc ten wynik pan Miszalski z całym szacunkiem zawdzięcza w ogromnej mierze. Tak, absolutnie. Ja szczerze przyznam, że nazwiska pana Miszalskiego to nawet nie znałam przez długi czas, dopiero teraz się dowiedziałam, że taki człowiek istnieje. Może te głosy mu że to poparcie oddał mu na przykład profesor Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który zrezygnował, a wcześniej rzeczywiście też prowadził mocny lobbying i mocną kampanię przez wiele miesięcy, bo te kampanie samorządowe, one też już tak narastały, to się też tam gotowało. To było przedłużone, tak? No w końcu ta kadencja jest dużo dłuższa od tych kadencji, które były poprzednio. No, PiS, plan Prawa i Sprawiedliwości. Miało być zupełnie wiesz, chyba im się sprawdził ten plan, skoro dalej są pierwszą partią w Polsce. No tylko, że wiecie, ja się zastanawiam nad tym, jak to będzie z tą pierwszą partią w Polsce, ponieważ Jarosław Kaczyński już się dosyć boleśnie przekonał po 15 października, że bycie pierwszą partią w Polsce nie załatwia sprawy. Frustracja będzie rosła bardziej. Dla mnie to jest też symptomatyczne, że Jarosław Kaczyński dzisiaj powiedział o tym budowaniu koalicji, bo jego to boli, bo on właśnie nie ma żadnej zdolności koalicyjnej. To jest największa słabość. Pracował na to długie lata. No, bardzo intensywnie na to pracował. Tak jest. Nie można mu odmówić samozaparcia i różnych takich technik pozbywania się potencjalnych koalicjantów bardzo dobrych, no ale rzeczywiście doszło do sytuacji dosyć paradoksalnej, to znaczy sytuacji, w której największa partia, która ma rzeczywiście największe poparcie, nie jest w stanie rządzić. To jest tak zwane pyrrusowe zwycięstwo. No właśnie tak. Dlatego czekam tak bardzo na to, co się wydarzy w tych sejmikach, bo tak naprawdę to nam pokaże, kto wygrał te wybory. Kto się z kim dogada, jeśli się spełni najczarniejszy scenariusz Jarosława Kaczyńskiego, to się okaże, że Prawo i Sprawiedliwość zostanie z dwoma sejmikami, czyli z podkarpackim i chyba lubelskim. Bo kto wie, jakie tam są, jak się tam rozłożyły głosy, może być tak, że tam się też nie uda stworzyć koalicję. No dokładnie. Podkarpackie to chyba, to jest taki bastion żelazny, że wydaje mi się, Ale w Rzeszowie druga tura. No właśnie, bo Rzeszów nie jest. Rzeszów to jest tak jak z Warszawą i Mazowieckim. Warszawa i jest Mazowieckie, tak? No jest Podkarpackie i jest Rzeszów. Rzeczywiście jest dla mnie ten Konrad Fiołek był taką pierwszą jaskółką, która czyniła wiosnę w bardzo, bardzo długiej zimie, więc myślę sobie, że na to Podkarpacie bardzo trzeba patrzeć, ale rzeczywiście macie 100% racji, że kompletnie nie wiemy, jak to się tam porozkłada, kto się z kim dogada i jaką rolę, tak jak powiedziałaś wcześniej, odegrają te wszystkie osoby, które nie reprezentują żadnych dużych komitetów wyborczych, tylko są lokalnymi działaczkami, działaczami i oni rzeczywiście mają bardzo dużo tutaj do powiedzenia i do zrobienia, także
a to jest super ważne, bo też trzeba pamiętać o tym, że te wybory decydują o tym, komu pozwolimy decydować o naszych lokalnych funduszach. Czyli nie tylko lokalnych, bo też europejskich, nie zapominaj. Właśnie o tych wszystkich funduszach, które my dostaniemy z Unii Europejskiej na sprawy już konkretne, które są konkretnie dystrybuowane przez samorządy. Czyli wiecie, przetargi, decyzje, to wszystko są właśnie sejmiki. To jest niezwykle, niezwykle ważne. Ja myślę, że to kombo wyborcze, które teraz mamy, czyli te wybory samorządowe dzisiaj i czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego, one wyznaczą tak naprawdę, wiesz, nam perspektywy, jeżeli chodzi o finansowanie tego, na przykład, co będzie finansowane, ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na zieloną transformację, jak będą wyglądały szkoły, jak będzie wyglądał rozwój na przykład lokalnych bibliotek, infrastruktury sportowej, no, utylizacji toksycznych odpadów, że nawiążę do mojej gminy, no wiesz, no to są super ważne rzeczy. I znowu powiem to jeszcze raz, ale dlatego też mnie strasznie dziwi ta niska frekwencja, no bo... Ale to jest tak co roku. Ja też o tym na samym początku jeszcze przed tym, zanim skończyła się cisza wyborcza, mówiłam, że ja tego nie rozumiem, dlaczego ciągle uważamy, że te wybory parlamentarne są dużo bardziej sexy, ale może właśnie przez tą narrację i trochę my jako media też jesteśmy temu winni, że dużą uwagę przykładamy do tych... Ale to tylko jeszcze ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie. Słuchajcie, spójrzcie, jak prowadzili kampanię liderzy największych partii, czyli Donald Tusk i Jarosław Kaczyński. Oni cały czas prowadzili tę samą narrację, którą prowadzą od miesięcy, dotyczącą Donald Tusk dużo mówił o rozliczeniach Prawa i Sprawiedliwości. No bo tego ludzie oczekują. Tak, no a Jarosław Kaczyński mówił to, co mówił, no już nie cytujmy Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński mówi o tym, że będzie budował wielką koalicję dla Polski. Pytanie, czy z tobą, czy ze mną? Ze mną nie. No, ze mną też ze mną nikt o tym nie rozmawiał. Więc... No to wiesz, nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie do ciebie wysłannik prezesa. Koniecznie, ale może ktoś jeszcze jest oprócz nas, z kim Jarosław Kaczyński się dogada, choć obawiam się, że ta lista nie jest jakaś bardzo długa. No cóż, bardzo dziękujemy, moja droga. Bardzo Ci dziękujemy za to, że przyszłaś do nas, do naszego studia. Bardzo się cieszymy. A już pojawiają się powolutku, słuchajcie, wyniki w województwach, więc nie długo. Więc zaraz będziemy. Ja też chcę wiedzieć właśnie, ale to są prezydenckie. To są prezydenci, ale już sprawdzam, czy jest prezydent miasta Bydgoszcz. Nie ma jeszcze. Jeszcze trwa przeliczanie. Mnie też to bardzo ciekawi, bo tam startował Łukasz Schreiber. Nie kandydat nie PiSu, albo nie kandydat PiSu. Kompletnie nie związany z PiSem, w żaden sposób. Z PiSem Łukasz Schreiber. Dziękujemy Katarzynie Kasi. Dziękuję panią bardzo. Trzecia droga prowadzi do każdego z was. Trzecia droga wjedzie do każdej najmniejszej nawet miejscowości w Polsce. Trzecia droga nie jest o hejcie, o politykierskich wojenkach, że nie jest o podkładaniu jeden drugiemu nogi. Przeciwko temu syfowi, można powiedzieć, tak mówiąc bardzo brutalnie, który ostatnia władza PiSu zrobiła przez 8 lat. Trzecia droga to jest gwarancja pokoju, umiaru i solidności w tym rządzie, który dzisiaj współtworzymy. Wybory się nie skończyły 15 października, o tym chcemy wam teraz powiedzieć. Trzecia droga albo trzecia kadencja PiSu, tym razem w samorządach. Polacy wybrali współpracę, a nie spór. Dość kłótni, do przodu, jedziemy! Dzisiaj musimy jasno i wyraźnie powiedzieć, dość kłótni i do przodu. 15 października koalicja jedzie dalej, jedzie silniejsza, jedzie mocniejsza. Ten dzień, ta niedziela będzie wyjątkowa. Trzecia droga prowadzi do każdego z was. Trzecia droga wjedzie do każdej najmniejszej nawet miejscowości. Ten dzień, ta niedziela będzie wyjątkowa. 15 października pokonaliśmy zło. Zło w czystej, a raczej w brudnej postaci. Jeśli w niedzielę oni odzyskają władzę na poziomie gmin czy województw, to znaczy, że zmarnowaliśmy nasz wielki wspólny wysiłek z jesieni ubiegłego roku. To jest też stawka o to, czy złodzieje znowu uwierzą w to, że mogą rządzić bezkarnie w Polsce, czy tych złodziei pogonimy i odbierzemy im władzę raz na zawsze. Oni się nazwali Zjednoczona Prawica. ZP. To jest zorganizowana przestępczość. To ZP oznacza zorganizowaną przestępczość. Ta polityczna gangsterka, jaką uprawiali. Ona się nie skończy, dopóki nie odbierzemy im władzy. Jeśli oddamy im znowu jakieś kawałki władzy, to przecież dobrze wiecie, co będzie się działo w tych samorządach, gdzie oni będą rządzili. I po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że my się w poniedziałek rano czy w niedzielę wieczorem spotkamy i powiemy, słuchajcie, oni znowu nas ograli czy oszukali.
Jest już z nami profesor Przemysław Sadura. Upewniłam się na samym końcu, czy profesor. To bardzo ważne, że jest z nami profesor Przemysław Sadura. Krytyka polityczna i co, jak cię jeszcze przedstawić? Powiedz mi dobrze, żeby było. Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tak, Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. No i co myślisz o tym, co się wydarzyło dzisiaj wieczorem? Czyli, że jednak nie udało się i bezwzględną liczbą głosów, bezwzględnym wynikiem procentowym Donaldowi Tuskowi pokonać Prawa i Sprawiedliwości. Na tę godzinę jeszcze. Na tę godzinę, tak. Pamiętajmy, że no, czasami stowarzyszenie jeszcze... Na ten moment wygląda, że wygrała koalicja. Koalicja grilla i kanapy. Czyli ta partia, która wygrywała większość wyborów w Polsce, no może poza tymi ostatnimi, to znaczy więcej ludzi zostało w domach albo wybrało wypad za miasto niż wizytę, niż głosowanie na którąkolwiek z partii. Ale to przez pogodę? Czy to właśnie, bo zastanawialiśmy się z Katarzyną Kasią, która była tu przez chwilę, dlaczego ludzie nie chodzą na wybory samorządowe, które są tak naprawdę ważniejsze dla nich, jeśli chodzi o taką codzienną egzystencję w miejscu zamieszkania, no to wybory samorządowe są ważniejsze niż wybory parlamentarne. No, no tak, ale to chyba lepsze pytanie to byłoby, dlaczego nagle zaczęli tak intensywnie chodzić, bo wybory samorządowe miały bardzo taką ciekawą specyfikę na tle wszystkich innych wyborów w Polsce, bo we wszystkich innych wyborach prezydenckich, parlamentarnych, eurowyborach, referendach było tak, że im większa wielkość zamieszkania, im wyższe wykształcenie, im większa zamożność, tym frekwencja wyższa. Tak? Tylko w samorządowych było tak, że im mniejsza miejscowość, tym frekwencja wyższa. To znaczy chodzili na wybory samorządowe ci, którzy naprawdę czują się związani ze swoimi wspólnotami, zakorzenieni. Natomiast w aglomeracjach... Teoria, dobra, tylko skończę. Nie, tylko od razu, nie, bo tu od razu muszę wrzucić, bo tu chodzi o to, że no jak nie pójść, przecież wuj później zdejmie pas i wleje, no. Jeśli nie pójdziesz na niego zagłosować, no wiesz, no tam, wiesz, na wsi, w mniejszych tych, takich małych miasteczkach, no to tam się chodzi, no bo trzeba pójść, bo tam jak 20 osób nie odda głosu na daną osobę, to ta osoba będzie wiedziała, kto na nią nie zagłosował. No tak, i często jeden albo dwa głosy decydują o tym, kto wygrał, co no też tak. Jest... silną motywacją. Stąd taka niezbadana sprawa, ale i trudna zresztą do zbadania, skala jakichś takich nadużyć, fałszerstw wyborczych zawsze była największa w samorządowych. To tam można było za przysłowiową butelkę wódki kupić głos wyborczy. Wystarczyło tylko, żeby stać przy lokalu, zbierać, dawać puste karty do głosowania, zbierać te odpowiednio i tak dalej. No więc to, no wiemy, że to też się zdarzało, tak? Nie chodzi o to, że to jakiś proceder, który zniekształcał wynik wyborów, no ale pokazywał, że jest walka naprawdę o każdy głos w tych mniejszych miejscowościach. I dopiero polaryzacja spowodowała, że frekwencja w wyborach samorządowych zaczęła bić rekordy. No w poprzednich 55%, to nigdy w tyle nie, ludzi nie poszło. Nie, to był rekord, jeśli chodzi, 2018 W dużych miastach frekwencja była wyższa, zaczęła się zachowywać ta frekwencja w samorządowych tak jak wszędzie indziej, bo to polaryzacja. Proszę, nie tak, że ludzie nagle się poczuli słoikami, tylko warszawiakami, I zaczęli tu głosować, tylko po prostu ta sama emocja, która ich pchała do urn w czasie wyborów prezydenckich, parlamentarnych, pchała w czasie samorządowych i to zdaje się trochę teraz przygasło. Ale przygasło, bo ludzie się zmęczyli, już mają dość, czy przygasło, bo ta kampania właściwie nie istniała i tak naprawdę tak się trochę zaktywizowała dopiero po świętach, czyli w ostatnim tygodniu, kiedy tam Donald Tusk i Jarosław Kaczyński pojechali w różne miejsca zagrzewać do boju, czy dlaczego? Trochę moim zdaniem dlatego, że osłabiła się polaryzacja, znaczy partie demokratyczne, które są w koalicji, zaczęły coraz mocniej ze sobą rywalizować, zwłaszcza Trzecia Droga i koalicja Razem z Lewicą. Kwestia praw kobiet, kwestia aborcji, która je podzieliła.
Ja akurat byłem zwolennikiem jednej listy przed poprzednimi wyborami i twierdzę do tej pory, że ona dałaby wyższy nawet wynik niż ostatecznie był. To, co zadecydowało tam o zwycięstwie tak dużym sił demokratycznych, to nie było, one wygrały mimo, że nie były na jednej liście, ale decydujące było to, że pod koniec kampanii były w stanie obniżyć napięcie tego konfliktu między rywalizującymi o głosy siłami demokratycznymi, wysyłając sobie te znaki poparcia, tak? Przekazując sobie znak pokoju, namawiając do głosowania nawet taktycznego na Hołownię. I wielu wyborców tak się zachowało. Głosowało na trzecią drogę, bo głosowało tak naprawdę na najsłabsze ogniwo w łańcuchu. Natomiast w tym momencie już na pierwszy plan wyszły kwestie, które różnią podejście tych partii do kluczowych, zwłaszcza dla tych najważniejszych grup, które zdecydowały o poprzednich wyborach, czyli dla młodych wyborców, dla młodych kobiet, kwestii takich jak prawa człowieka, aborcja, ale, prawa LGBT. Ale to powinno podnieść temperaturę, teoretycznie niby troszkę podniosło temperaturę sporu, a zawsze ten spór polityczny sprawia, że ludzie mają o czym głosować, tak? Znaczy, bo nagle coś mnie dotyka. I tutaj się przeliczyła, moim zdaniem, absolutnie lewica, bo liczyła na tym, że zyska i liczyła też na tym, że straci Hołownia. I Hołownia ani, moim zdaniem, tak wcale dużo nie stracił na tej kwestii aborcyjnej, a lewica to właściwie widzimy, że nic nie zyskała. No wręcz straciła w porównaniu tak, do... Tak, ale mnie bardziej interesuje... Zyskała tylko koalicja, tak naprawdę. Koalicja, tylko że w ogóle jak spojrzymy na liczby bezwzględne, to nikt nie zyskał w porównaniu, no tak, wiadomo, że frekwencja i tak dalej. Jak mówiłem, koalicja grilla i kanapy. Tak, no jest. Ale moje pytanie brzmi, co się dzieje, że choć mamy pół roku od zmiany, mimo że media państwowe są bardziej zdecydowanie publiczne niż były za czasów PiSu, a na pewno jest tam informacja pokazująca to, jak ten świat wygląda, a nie jak chce, żeby wyglądał Jarosław Kaczyński, albo jak chcą, żeby Jarosław Kaczyński go oglądał. No i co? I PiS wciąż, no po prostu niebotyczny wynik, ponad 33%. To jest wręcz nieprawdopodobne. Kolejne wybory wygrane. No, populizm się w Polsce nie skończył, tak? My za szybko odtrąbiliśmy sukces 15 października. Znaczy, trzeba by się przyjrzeć, jak wyglądał elektorat Prawa i Sprawiedliwości jeszcze przed wyborami, w czasie tych 8 lat rządów. Badaliśmy to razem z Ławkiem Sierakowskim, opisaliśmy to i w raportach, i w książce Społeczeństwo Populistów. No PiS jako jedyna tak naprawdę siła, licząca się siła polityczna w Polsce, miał elektorat bardzo silny, który się utożsamiał z tą partią. Tak naprawdę, robiąc sondaż, zadaliśmy pytanie o motyw głosowania na partię, na którą głosujesz, dając trzy możliwości do wyboru. Czy jest tak, że to jest twoja partia, jesteś z nią, utożsamiasz się z nią, czyli taki elektorat ideowy albo fanatyczny, w zależności, czy chodzi o partię, którą lubimy. Okej, a to nie było 100%. Znaczy, to nie było 100% ci nie, wyborcy. Tak, to była jedna trzecia, no. To była jedna trzecia. Do tego jeszcze jedna trzecia takich sceptycznych, których w ogóle partie demokratyczne mają w większości takich wyborców, którzy mówią, no wszystkie partie są do niczego, ta może jest mniej zła niż inne. No i wreszcie elektorat cyniczny, elektorat, który nie utożsamia się z partią, ale głosuje kierując się interesem. Mówi, może nie lubić Kaczyńskiego, może nie mieć konserwatywnych poglądów, ale mówi, a ci dają, tak? Ci się dzieje. Wprowadzili programy, ufam. I PiS sobie zbudowało przez lata rządów ten elektorat, który też, no można go nazwać takim pragmatycznym, klientelistycznym. I teraz, no jaki elektorat najłatwiej jest odbić? No przecież nie ten tożsamościowy. Widzieliśmy, że on po prostu natychmiast odpływał od TVP, żeby przejść do TVP Republika, do TV Republika. Ten sceptyczny,
O ten cyniczny chodzi, tak? Tylko trzeba czasu, żeby go pozyskać. Na razie to można by go zdemobilizować, ale nie jest tak łatwo spowodować, żeby ludzie nagle zaczęli głosować na inną partię. To zaufanie buduje się z czasem i tego czasu jeszcze koalicji rządzącej zabrakło. Jak patrzyliśmy na tą rekordową frekwencję w ostatnich wyborach, na ten skok frekwencji wśród młodych, przecież on skoczył, ta frekwencja tam skoczyła o ponad połowę, na wzrost frekwencji młodych kobiet. I robiliśmy sondaże zaraz po wyborach, takie, które miały prognozować frekwencję w wyborach samorządowych, w eurowyborach, to widać było, że ci nowi wyborcy dali siłom demokratycznym kredyt zaufania, jasne, ale że to była jednorazowa pożyczka, że wcale nie deklarowali, że tak ochoczo pójdą do urn w wyborach samorządowych czy eurowyborach, więc można było zakładać, że ta frekwencja w tych grupach i frekwencja ogólna będzie niższa, ta koalicja 15 października nie ma aż tak mocnych sił mobilizowania tego elektoratu, że dopiero wybory prezydenckie naprawdę rozgrzeją Polaków. Mamy sejmiki województwa i w tej chwili to wygląda tak, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W sześciu województwach zwycięża Prawo i Sprawiedliwość, w 10 Koalicja Obywatelska, ale oczywiście to nie znaczy, że te 6 województw pójdzie do Prawa i Sprawiedliwości, no bo mamy tutaj różne koalicje, które tam powstaną, na przykład województwo łódzkie, w którym zwycięża Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 35,6, no to tam Koalicja Obywatelska ma 31,4, a Trzecia Droga 12,9, więc już Koalicja Obywatelska z Trzecią Drogą więcej, ale nawet ten wynik, patrząc teraz, jest wynikiem gorszym dla Prawa i Sprawiedliwości niż w 2018, bo po 2018 było 7 województw dla PiS-u, plus na Śląsku udało się wejść w koalicję z bezpartyjnymi samorządowcami i w sumie był podział pół na pół. W tej chwili mamy 10-6, a i tak te 6 na razie stoi pod znakiem zapytania. Oczywiście podkarpackim, no to wiadomo, Prawo i Sprawiedliwość 49,7, Koalicja Obywatelska 19,2, Trzecia Droga 10,9, no więc tutaj chyba sprawa jest absolutnie jasna. I Podlasie będzie miało prawdopodobnie PiS, także 41,1, Koalicja Obywatelska 28, Trzecia Droga 16,9. Czy ktoś tam jeszcze więcej? Nie, nic nie dostał. No mamy tutaj Lubelskie, Prawo i Sprawiedliwość 46,7, Koalicja Obywatelska 18,9, no Trzecia Droga. Trzy już mają. No ale tutaj Lewicy nie mamy na przykład, co tam dalej się dzieje. W każdym razie, no, prawdopodobnie nie uda się to, na co liczyła Koalicja Obywatelska, czyli że na przykład tylko 2 województwa zostaną dla Prawa i Sprawiedliwości. Pewnie zostanie 4 chyba. 4, co jest gorszym wynikiem niż w 2018 roku. Ale na to przynajmniej się szykuje w tym momencie. Chociaż to Podlaskie oczywiście, tylko że Lewica na Podlasiu nigdy dobrze nie wypadała jakoś, więc tutaj może się okazać, że nie będzie, tam raczej jacyś niezależni mogą się, chociaż nie, a nie, tak, bo tam, właśnie, bo tu są tylko podane 3 komitety pierwsze. Nie widzimy, co się dzieje dalej na czwartym miejscu. No dobra, ale to tak czy siak nie jest tak hura optymistycznie dla Koalicji Obywatelskiej, jak jeszcze parę dni przed wyborami się mówiło. Ale też ja bym nie wiem, czy, bo też słucham tak komentarzy, czytam, przez chwilę mnie nie było w studio i już też jest część takich komentatorów, które już właściwie z kolei w długą stronę, że właściwie Koalicja Obywatelska powinna czuć się przegraną. No nie, też jestem zdziwiony. Znaczy, tutaj jako argument pada to, że no dobra, Donald to Tusk marzy. Kto wygrał wybory, żeby, w takim razie? No PiS wygrało w ogólnopolskim takim. No ale to tak samo można powiedzieć, że PiS wygrało parlamentarne wybory. Wygrało. No wygrało, ale nadal szok. Nie jest. Szok. Tylko, że traci władzę. Wygrywa wybory i traci władzę. PiS słabnie, tylko słabnie wolniej niż wielu zakładało.
Ale twoim zdaniem to jest tendencja, która się będzie utrzymywała i na przykład wybory do Parlamentu Europejskiego, które już za dwa miesiące, to będzie, no chociaż... Pytasz no tak. Profesora, rozumiem, że tak, nie. Pytam profesora. A chciałem też udzielić odpowiedzi. No to czekaj, no to najpierw... Nie, profesor. Proszę. No, ja nie lubię tak prognozować, no bo my socjolodzy nie wróżymy z kuli, ale jeżeli miałbym na sondażach się opierać, na tych nastrojach, które do tej pory obserwowaliśmy, zobaczymy jak wynik tych wyborów wpłynie na nastroje, bo on wpłynie jakoś, to frekwencja w tych eurowyborach też nie zapowiadała się na jakąś spektakularną. Znaczy jasne, że nie zaskoczy nasz spadek frekwencji w okolice tego, jak nie wiem, jak zaczynaliśmy głosować do Europarlamentu, kiedy to była frekwencja 20%, tak? Polaryzacja spowodowała taki dwukrotny wzrost tej frekwencji. I ja bym zakładał, że jeżeli tylko wybory do Europarlamentu nie będą miały charakteru plebiscytu dotyczącego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. To, że one nie rozgrzeją, że one, to jednak ludzie się tak mocno, my możemy zaklinać rzeczywistość, możemy mówić, że nie ma wyborów ważniejszych i mniej ważnych, ale ludzie swoje wiedzą. Ale no, jednak retoryka PiS-u, bardzo antyunijna, antyniemiecka, która pewnie jeszcze będzie się narastała w ostatnim, w przysusze, jak premier Kaczyński, prezes, występował na koniec tej kampanii samorządowej. To o czym było oczywiście? Też było o złym Niemcu, Iwandzie, która nie chciała Niemca. Ja wiem, tylko że będzie podkręcało, a Koalicja Obywatelska, w ogóle cała koalicja wejdzie w to jak w masło, ponieważ będzie właśnie podkręcała nastroje polexit. Będzie mówiła, zobaczcie, tam jest PiS, które wyprowadzi nas z Unii. To są ludzie, którzy idą ramię w ramię z partiami Putina w Europie. Więc moim zdaniem to będzie ta polaryzacja. Jeżeli to rzeczywiście pójdzie już na takie zwarcie i przekształci wybory w plebiscyt, to tak, to frekwencja wzrośnie, no bo tak jak wybory są świętem demokracji, to plebiscyty są świętem populizmu. No to jest ta kluczowa instytucja, w której można... Będą wyniki. Ja wiem, że nie lubisz gdybać, ale i tak cię o to zapytam. To może mieć po prostu bardzo negatywne, daleko sięgające konsekwencje dla Polski, bo do tej pory my się przyzwyczailiśmy myśleć, że nasze członkostwo w Unii Europejskiej jest niezagrożone. Jeżeli nagle się okaże, że już nie jedna, ale dwie siły mainstreamu proponują polexit, no to weszliśmy w bardzo niebezpieczną cywilizację, niebezpieczną dla naszych wyborów cywilizacyjnych fazę rozwoju demokracji. I no, ja się spodziewam, że może być tak, że będą wysiłki idące w kierunku mobilizacji, podbijania tej frekwencji, tylko że mam wrażenie, że ta rosnąca frekwencja, ona nam rośnie tak naprawdę we wszystkich wyborach od 2005 roku mniej więcej. Wcześniej spadała, zwłaszcza w parlamentarnych. Ta rosnąca frekwencja wcale nie jest oznaką poprawy demokracji, tylko wręcz przeciwnie, jest trochę jak gorączka, która jest symptomem jakiejś choroby, która trawi ten organizm. Znaczy im bardziej byliśmy spolaryzowani, im bardziej byliśmy podzieleni, im bardziej byliśmy podzieleni na te dwa społeczeństwa, Polskę liberalną i solidarną, na PiS i antyPiS, tym frekwencja była wyższa, ale dla demokracji pożytek z tego nie był. To brzmi w ogóle tak dość zaskakująco, bo wydawało mi się, że właśnie im wyższa frekwencja, im bardziej się interesujemy wyborami, im bardziej chcemy uczestniczyć w tym święcie demokracji, tym lepiej dla demokracji, a ty mówisz, że nie. No bo trochę zależy od tego, jaki jest motyw. Znowu, gdyby frekwencja w eurowyborach rosła dlatego, że my lepiej rozumiemy, czym jest Europarlament, Komisja Europejska, ale nie, ona rośnie dlatego, że to jest kolejny front tej wojny polsko-polskiej.
Dlatego też ten wzrost frekwencji w wyborach samorządowych w aglomeracjach wcale nie jest oznaką tego, że my się bardziej zakorzeniamy i że również duże miasta stają się naszymi takimi ojczyznami. Tak. Nie, po prostu jesteśmy rozgrzani przez ten dominujący konflikt polityczny. A on jest niebezpieczny, bo to jest trochę tak, że jakby spojrzeć na po tym, jak już przestał nas grzać podział postkomunistyczny i zaproponowaliśmy ten podział na Polskę solidarną i liberalną, to raz wygrywa jedna, raz druga i po czasach, które są lepsze, przychodzi okres smuty. I za którymś razem my po prostu możemy tą łódkę wywrócić, jak nią tak będziemy kolebać. To ja mam jeszcze jedno pytanie, które też już tylko tu... Nie, mam więcej, ale chciałam ci potem odstąpić głos. Chyba, że nie masz pytań. Nie, no mam pytanie, bo ciekawi mnie wynik, bardzo dobry wynik Magdaleny Biejat w Warszawie, która zajęła trzecie miejsce. Były co prawda sondaże, które wcześniej pokazywały, że będzie druga i wręcz przeskoczy Tobiasza Bocheńskiego i wejdzie do drugiej tury, co moim zdaniem byłoby bardzo ciekawe, ale się to nie wydarzyło. Ale wynik jest dobry i jest dobry, jeśli chodzi o lewicę. Jest wyjątkowo dobry, a Magdalena Biejat jest przedstawicielką partii Razem, więc tej odsłony młodej, nowej odsłony lewicy. I czy to nie oznacza, że wyborca lewicowy o naprawdę lewicowych poglądach, bardziej dla niego przekonująca jest lewica Magdaleny Biejat i partii Razem, niż lewica Włodzimierza Czarzastego i kto tam jeszcze jest? Anna Maria Żukowska i kto jeszcze? Robert Biedroń. I Robert Biedroń. No, to nie jest wielkie zaskoczenie, że Magda Biejat jest bardziej atrakcyjną opcją dla lewicowego wyborcy. Mnie, prawdę mówiąc, aż kciuki bolą, bo je cały dzień ściskałem właśnie za Magdę. Ten wynik jest bardzo dobry, on jednocześnie jest trochę rozczarowujący. No były te sondaże, które właśnie pokazywały, że po pierwsze to może być druga tura, a po drugie, że to byłaby druga tura Trzaskowski kontra Biejat. Ale tam są tylko 3 punkty procentowe różnicy, to jest mało. To jest mało, no... Patrząc na przykład na właśnie ogólnopolski wynik Prawa i Sprawiedliwości i Lewicy, gdzie jest przepaść. Tak, tylko że to jest taki wynik, który no, jest na pewno bardzo dobry, na tyle dobry, że już nie można zignorować Magdaleny Biejat jako potencjalnej twarzy lewicy, jako potencjalnej kandydatki w wyborach prezydenckich, ale jest jednocześnie za słaby, żeby jej to gwarantować. Natomiast lewica zdecydowanie potrzebuje takiej zmiany wizerunkowej. Ten sam czy triumvirat na lewicy jest nie do utrzymania. On jest wbrew temu, co partia sama o sobie mówi i co my wiemy z badań dotyczących elektoratu lewicy. Mówi o sobie, że jest kobietą. Tak naprawdę jest dziewczyną, bo lewica... Jedyny dobry wynik wykręciła, mówiąc tak kolokwialnie, w elektoracie kobiecym najmłodszym, 18-29. Słysząc lewica jest dziewczyną, zamykam oczy. I widzisz Włodzimierza Czarzastego, Roberta Biedronia i Adriana Zandberga. Dlaczego lewicowe wyborczynie mają mieć taki dysonans? Ale to jest jasne, tylko moim zdaniem Karolina, która tutaj... Jak rozumiem, też kibicowała troszkę. Ja nie powiem, komu kibicowałam. No, ale tak. Zachowałam się profesjonalnie. No dobrze, ale tak. Nie, ja byłam bardzo. Nie, bo mnie to strasznie ciekawiła, mnie ta rozgrywka, co by było, gdyby w Warszawie się okazało, że jest jednak inaczej i niewiele brakowało, żeby było inaczej. No niewiele i wiele. Jednocześnie tak naprawdę mi się wydaje, że w ogóle wyciąganie jakiegokolwiek wniosku na podstawie trzeciego miejsca pani Magdaleny Biejat w Warszawie. Trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski, znaczy, bo jeśli to przełożyć w ogóle na próbę ogólnopolską, to nagle się okazuje, że ta lewica znowu ląduje gdzieś w okolicach swojego poparcia. W dodatku za Konfederacją. W okolicach, ja wiem, ale ja teraz nie mówię o tym sondażowym, tylko gdyby wziąć te wyniki, przenieść te warszawskie na wybory prezydenckie ogólnopolskie, zacząć zliczać w liczbach bezwzględnych, no to wciąż jest zdecydowanie za mało, żeby w ogóle marzyć realnie o wyścigu o drugą turę. Mówię teraz o tym, co dostała lewica. Więc na razie lewica musi się sama ze sobą, moim zdaniem, poukładać i wciąż jednak uwagę wszystkich będzie ogniskować jednak starcie
dwóch największych ugrupowań i dwóch największych bloków, czyli Zachłannej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej. I na to powinniśmy chyba szykować przy wyborach tych do Europarlamentu. I jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to też jednak to będzie to główne starcie, które, czy też linia podziału, jaką wytyczą nam politycy przed tymi wyborami. Może tak być, chociaż jednak trzeba pamiętać, że wybory prezydenckie przez to, że to mają te dwie tury, to umożliwiają taką grę, w której siły demokratyczne mogą próbować jakiejś depolaryzacji. Może się okazać, że próbują ten spór między trzecią drogą a siłami liberalno-lewicowymi o prawa kobiet i aborcję próbować uczynić centralnym tematem, po to, żeby trochę przysłonić podział na PiS i antyPiS, bo to jest korzystne. No oczywiście z punktu widzenia rządzącej koalicji optymalny scenariusz jest taki, że w drugiej turze stają przeciwko sobie kandydaci nie PiS-owscy. Nie, czyli na przykład Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia. No na przykład. I dopiero jest najbardziej prawdopodobne na dziś. I wtedy my rzeczywiście możemy realnie zacząć mówić, że populizm w Polsce być może zaczyna się kończyć. A w każdym razie, że realny jest scenariusz takiej repolaryzacji, kiedy po latach podziału na Polskę liberalną i solidarną, podziału na PiS i antyPiS, mamy nagle zupełnie inny podział. Różnice światopoglądowe Polek, Polaków są wyrażane, ale jednak w granicach liberalnej demokracji. Więc i druga tura umożliwia to zagranie, że przeciwko sobie gramy w pierwszej po to, żeby wiadomo, jeżeli jest druga tura, no to głosujemy na swojego kandydata, swoją kandydatkę, która tam przeszła. Więc wybory prezydenckie dają rządzącej koalicji, tak bym powiedział, więcej komfortu. No. No dobrze. Dziękujemy bardzo profesorowi za cenny wkład merytoryczny w naszą dyskusję. Profesor Przemysław Sadura, Uniwersytet Warszawski, krytyka polityczna. Bardzo dziękuję. A już za chwilę pojawi się tutaj Dariusz Ćwiklak, a ci, którzy na czacie dopytują się o Demiro, też go będą mieli. To będzie nasza, jak mówi Tomasz Hajto, truskawka na torcie. Witajcie w stolicy Polski, która dzisiaj bije lewicowym, mocnym sercem, a już za dwa dni to lewicowe serce będzie rozbrzmiewało w całej Polsce. PiS już odsunęliśmy od władzy jesienią zeszłego roku, a te wybory to są wybory o przyszłości. Widzicie tam daleko jest Polska, o której marzymy i dojdziemy do tej Polski. Zmieniamy Polskę. Zbudowaliśmy wielką koalicję. 15 października, później w grudniu stworzyliśmy rząd. Dzisiaj w imieniu tego rządu współpracy mogę wam powiedzieć jedno. Współpraca jest ważna, ale ważniejsze jest to, żeby Biejat w Warszawie została prezydentką. Proszę was o głos. Proszę was o głos. Proszę was o głos. Trzecia droga prowadzi do każdego z was. Trzecia droga wjedzie do każdej najmniejszej nawet miejscowości w Polsce. Trzecia droga nie jest o hejcie, o politykierskich wojenkach, że nie jest o podkładaniu jeden drugiemu nogi. Przeciwko temu syfowi, można powiedzieć, tak mówiąc bardzo brutalnie, który ostatnia władza PiS-u zrobiła przez 8 lat. Trzecia droga to jest gwarancja pokoju, umiaru i solidności w tym rządzie, który dzisiaj współtworzymy. Wybory się nie skończyły 15 października, o tym chcemy wam teraz powiedzieć. Trzecia droga albo trzecia kadencja PiS-u, tym razem w samorządach. Polacy wybrali współpracę, a nie spór. Dość kłótni, do przodu, jedziemy! Dzisiaj musimy jasno i wyraźnie powiedzieć, dość kłótni i do przodu. 15 października koalicja jedzie dalej, jedzie silniejsza, jedzie mocniejsza. Jedziemy, my też jedziemy. My dojechaliśmy. Dariusz Ćwiklak, Newsweek, pojawił się w naszym studiu. No i Darku, powiedz, jak patrzysz na te wyniki wyborów? Jesteś ucieszony? Zasmucony? Zaskoczony? Mam déjà vu.
No właśnie. No, no powtórka z jesieni tylko w konfiguracji samorządowej. Znaczy nie, no z jednym przestawieniem na trzecim, czwartym miejscu. Bo Lewica się obsunęła za Konfederację w stosunku do jesiennych, jeżeli patrzymy tak na wyniki w skali kraju. No, umocnienie tego układu, który mamy teraz. I znowu będzie tak, że PiS będzie pewnie narzekał, że w iluś tam sejmikach... Tak, że wygrali, a nie wygrali. Pytanie, w ilu sejmikach tak się stanie i jak... Jeny Beata, jaka ty smutna się zrobiłaś, jak się dowiedziałaś, że PiS nie będzie rządził w sejmikach. Smutna się zrobiła? No tak wygląda, prawda? Troszkę. Tak posmutniała. Jak zapytałaś Darka, co będzie, Darek powiedział, nie będą rządzić, a ty tak... Taka smutna się... Nie, chyba coś źle zinterpretowujesz, naprawdę. Ja po prostu mam taki krzywy ryj, za przeproszeniem. Mówiąc poważnie... Tylko w tej telewizji za takie rzeczy. To prawda jest taka, że rozmawialiśmy o tym w kuluarach tak zwanych. Tak, porozmawialiśmy sobie troszkę. Rozmawialiśmy o tym w kuluarach, że ja na przykład osobiście w piątek olśniło mnie, tak mówię, Jezus Maria, przecież w niedzielę są wybory. Znaczy to jeżeli ja, obywatel, no jednak dość świadomy, w ostatniej chwili się zorientowałem, że w niedzielę trzeba pójść zagłosować, to boję się, co się stało z resztą obywateli. Mniej świadomy. No właśnie. Wyszło na to, że nasza kohorta wiekowa, tak to nazwę pięknie, jest najbardziej czyli odpowiedzialna. Czyli dziadersi, tak. Bo dziadersi, najwięcej dziadersów, czyli nas poszło do... Ale to wiecie, że to zawsze tak jest, no. Bo my nie mamy już co robić. Nie. To już jest rozrywka. Młodzi ludzie mają grilla, imprezki, tak. Lecenie kaca całą niedzielę. A my już do urny, mamy. Tak? Jadwiga, co my dzisiaj robimy? No, głosujemy! Do kościoła, wybory, obiad. No i tak dzień ułożony. No. Ja tak przynajmniej miałem. Ktoś pyta pan Konrad, ile w sejmikach ma Lewica? No, w sejmikach ma Lewica 6,8? 7, jakoś 8, tak. Coś takiego. Tak, niecałe 7%. Tak. Słabo, no mówiąc krótko. I to jest taki, powiedziałabym, zjazd. Zjazd Lewicy. Znaczy, ale słuchajcie, ale to jest pytanie... Znowu porównam do tych wyników wyborów jesiennych. Czy to jest efekt tego, że... Sam sobie zadaję to pytanie. Czy to jest efekt tego, że po prostu umocnić ten układ? Czy to jest efekt na przykład takiej zadyszki, bo tym pół roku... Pół roku od wyborów. Z wejściem, oczywiście z opóźnieniem bardzo dużym, no bo jednak tam przez 2 miesiące PiS z prezydentem blokowali dojście do władzy. No i na dzień dobry to, co zostaną w tych ministerstwach i co trzeba było na szybko poprawiać i z tym budżetem i tak dalej, no to nie był w najlepszym stylu dojście do władzy. I wszystkie te rzeczy, które teraz jeszcze trzeba będzie zrobić, typu odmrożenie cen energii, no myślę, że to na pewno nie pomogło. I pytanie, czy to jest efekt właśnie takiej zadyszki po tym pół roku rządzenia? Gdyby tak, no to był dość dobry wynik, jak na pół roku zadyszki. No wiesz co, trochę chyba tak, dlatego że, no tak jak mówiłam wcześniej, jest bardzo dużo wpisów na naszym czacie i zresztą z wieloma osobami rozmawiałam, które wychodziły i mówiły, znaczy nie mam na kogo głosować, znaczy na koalicję 15 października już nie zagłosuję, bo oni nie spełnili tego, tamtego, owego, oni tylko teraz pojedynczo wsadzają albo jakoś tam szykanują prawnie tych polityków PiSu i właściwie nic więcej. I tego trochę ludziom brakuje, żeby się działo coś więcej. Znaczy, mówmy się, chłopaki, no jeżeli na poprzednim posiedzeniu... Znaczy, mieli 8 lat, gdy działo się coś więcej. Naprawdę nie mogą chwilę odpocząć sobie. Znaczy... Nie, właśnie, ale chodzi o to, żeby to, co zostało przez te 8 lat zepsutych, zostało jak najszybciej naprawionych. I tu jest, wiesz, pewna zadyszka, no, mówiąc krótko. To znaczy, jeżeli... Mędrzec chiński, którego spotkałem na szlaku swoich podróży, powiedział mi, że pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł. Znamy to stare przysłowie. Nie, ale to nie o to chodzi. No jeżeli masz... Słuchaj, dobra, 8 lat tu było rządzonych przez...
przez PiS, ale mieliśmy 8 lat ludzi w opozycji i ci ludzie z opozycji przychodzą do rządzenia i mamy posiedzenie Senatu, które jest rozpisane na 2 dni i kończy się po 1,5 godziny, bo nie mają czym się zajmować, no bo nie ma ustaw. Wiatr kandyduje na prezydenta. Nie, bo nie ma ustaw. Rozumiesz, nie ma projektów i to jest kłopot. Znaczy... Ale przecież, poczekaj, ja ci poprawię, tylko bo wydaje mi się, że trochę ci uderza mikrofon, przepraszam. Możliwe, bo ja kolczykami tutaj miotam. Proszę, może będzie lepiej troszkę. No, jest pewien problem, że jeżeli przychodzi się do władzy po 8 latach i nie ma się gotowych projektów, z którymi się wjeżdża na dzień dobry, no to to jest lekko słabe. Takie mam wrażenie. Trochę też nie tak, bo wydaje mi się, że przez te 8 lat przyzwyczailiśmy się do tych projektów że one tak szybko, niezależnie od tego, jakie były. Tak, że tutaj 24 godziny, mociąg. Jak komuś zależy, to jest. No nie, no teraz się prawo zaczyna wreszcie stanowić tak, jak się powinno je stanowić. No tak, znaczy, to są konsultacje społeczne. Są konsultacje, tak. Można się wypowiedzieć i przemyśleć, jak to prawo będzie wyglądało, a nie zrobić je 24 godziny, a potem w następne 36 poprawiać, bo coś było w tym pośpiechu spieprzone. Także to tutaj akurat oczywiście mogło być nie, więcej. To mi się wydaje w ogóle, że narzekanie po tak krótkim czasie to jest się absolutnie nieświadomym wyborcą. Sorry, znaczy jeśli no ktoś wiadomo, oczekuje, że cudów nie ma, no, ale... wiesz, że w 3 miesiące de facto rządzenia takiego prawdziwego wszystko się odmieni, co było psute przez 8 lat i tak się rozliczy się wszystkich. Nie da. To się nie da, no i... No ale dobra, zostawmy tych niezadowolonych, im tylko przypomnijmy, a czy tych, którzy uznali, że nie warto głosować i że jakoś to będzie, że może być tak, że jakoś to będzie znowu z PiS-em i wtedy znowu będzie pospolite ruszenie, tylko będzie za późno, bo wybory do parlamentu są co 4 lata. A... No, na pewno potrzebna też jest jakaś polityka informacyjna rządu lepsza, żeby... było wiadomo, co jest w rządzie robione. Tak myślisz? Tak myślę. Wiesz, dzisiaj rozmawiałam z moją koleżanką, która mówi, jak to jest, wprowadzili te, znieśli te prace domowe, nie konsultując tego z nikim. Ja tak sobie słucham, ale jak z nikim? No przecież były konsultacje społeczne w tej sprawie. Trwały tam, już nie pamiętam ile, no, ale jakoś ze 2 miesiące chyba. Ona tak? Ja nie słyszałam o tym. No więc trochę słabo, że jednak rząd nie ma takiej polityki informacyjnej, żeby dotrzeć do ludzi z, no, z takimi prostymi przekazami. Informacyjnej, edukacyjnej. Albo edukacyjnej, może tak. Czasami minister Berek to robi na Twitterze. No tak, tylko ile osób na Twitterze jest, a ile... No właśnie. I to jest ten drobny problem. Znaczy nie wszystko da się na Twitterze wytłumaczyć, nie wszystkim. Ale nie chcę narzekać i uważam, nie, że jest super, co, wydaje, nie ma PiS-u, więc jest zaje fajnie. Ja jestem przeciw, znaczy nie zgadzam się. Nie zgadzam ale się zdecydowanie. Nie, nie zgadzam się zdecydowanie, wiesz co, bo... po prostu. Bo wyborcy się strasznie rozleniwili. Znaczy trzeba im wszystko podać, a jeszcze lepiej za nich pójść i zagłosować. Musi być polityka informacyjna rządu. Znaczy rzecznik rządu jest potrzebny dziennikarzom, a nie ludziom tak naprawdę, żeby tylko dziennikarze mieli dobry dostęp i żeby mogli zbierać informacje na temat prac rządu. I tak ludzie nie będą oglądali rzecznika rządu, będą czekali koniec końców na Tuska, jeśli będzie miał akurat czas i wystąpi. Ludzie muszą zrozumieć, że żyjemy w czasach, w których żeby być poinformowanym i żeby wiedzieć, co się dzieje, nie można zdać się na żaden jeden kanał YouTube'owy, nawet najlepszy taki jak nasz, na żadną jedną redakcję radia, na przykład Nowy Świat, super, ale to wciąż za mało, żadną jedną telewizję. Trzeba dywersyfikować źródła informacji, trzeba samemu szukać, sprawdzać i się dowiadywać, a nie czekać, aż mnie ktoś poda do rączek i w ogóle zaprowadzi i powie, jak zagłosować. Nie zgadzam się. Znaczy, to jest takie właśnie typowe za każdym razem. Znaczy, słuchajcie, no to bardzo prosto jest wytłumaczyć. Jak ktoś kupuje, nie wiem, telewizor, rower i tak dalej, to potrafi spędzić długie godziny na przygotowywaniu się do tego. Znaczy, ale wiesz, ale szuka jakiś, wiesz, no tak. Weryfikuje i jakoś próbuje ten zakup zrobić świadomie. Kurczę, no to wybory są o wiele poważniejsze, bo mają poważniejsze skutki, więc nie wyobrażam sobie, żeby nie, czy jakieś przekonania polityczne i tak dalej, no nie wyobrażam sobie, żeby nie podejść do tego równie poważnie. Ja a ludzie to jakoś traktują się, tak na ostatnią chwilę, a pójdę to coś tam skreślę. No. Bo wybory to jednak jest działanie emocjonalne, a nie racjonalne. I wiesz, i to... No ale to, dobrze, to źródła informacji, no dlaczego to sobie robimy, nie weryfikujemy?
Znaczy, skoro mamy dostęp... Może nie umiemy, no, przy takim natłoku informacji, który w tej chwili spływa, możemy nie umieć. Słuchajcie, wiecie co, my zaczynamy smędzić. Porozmawiamy trochę o wyborach samorządowych. Ale de facto rozmawiamy. No. Rozmawiamy, bo to jest, te wybory pokazały znaczy, rozmawiamy problem. O tym, co było przed wyborami, znaczy, czego zabrakło przed wyborami chyba. No tak, tak, tak. Tak? Nie, bo wiesz, państwo chcą, państwo chcą, żebym zdjęła kolczyki, no to ja zdejmę kolczyki. Nie, nie. Bo podobno brzęczy. Nie, ale później będą kolejne żądania. Beata, to się nie skończy. Dobra. Później będzie, proszę zdjąć okulary, a może to jednak bluzka przeszkadza, wiesz, ja nie chcę nawet mówić, co będzie kolejne, dobra? Znaczy, bo to nie ten program, ale nie iść na ustępstwa, bo to zaczyna się od kolczyków. No, dobrze, nie będę w takim razie. Okej, zostaję, sorry. Przypomnijmy, jakie są wybory samorządowe, tak jest. Rozkład głosów. Prawo i Sprawiedliwość 33,7. Przypominam, że to są wyniki exit polls. 31,9. Koalicja Obywatelska. Trzecia Droga 13,5. Konfederacja 7,5. Lewica 6,8. I Bezpartyjni Samorządowcy 2,7. Moim zdaniem te wyniki, jeśli one będą nawet takie, tam już bez żadnych przesunięć, one nic nie zmieniają, jeśli chodzi o sytuację polityczną w kraju. To jest po prostu, mamy taką fotografię jak w październiku, być może były większe oczekiwania, że już w ogóle PiS zniknie. No nie zniknie, jak siedzicie w domach, to nie zniknie i nie głosujecie. Proszę, Darku. Tak, no to jest absolutnie zakonserwowanie tego stanu. Co ciekawe, znaczy tu bym też porównał, oczywiście znowu, to są inne wybory, trudno porównywać to i nawet frekwencje, ale jeżeli przy frekwencji niższej o ile, 20 punktów procentowych, ta fotografia poparcia jest taka sama, to znaczy, że gdyby ta frekwencja była dużo wyższa, bo duża frekwencja sprzyja jednak tej stronie tak zwanej demokratycznej, no to może by były te wyniki lepsze. To i tak nie jest źle. No mogłoby być rzeczywiście lepsze. Uważam, że jak na tę frekwencję, to jest całkiem niezły wynik. Mówię, no musimy teraz jeszcze poczekać tylko, żeby zobaczyć, jak to się wszystko dokładnie porozkłada w poszczególnych sejmikach, szczególnie tych wojewódzkich, bo to koniec końców będzie pokazywane albo jako czyjś sukces, albo czyjaś porażka. Będziemy mieli kolejną przymiarkę w czerwcu w postaci wyborów do Europarlamentu, a tak naprawdę, jakie są te nastroje polityczne, dowiemy się na wiosnę przyszłego roku. Tak, wiosnę, dobrze mówię. Jak już ruszy na dobre kampania prezydencka. Tak, znaczy wtedy będziemy... I tamte wybory w przyszłym roku przesądzą o tym, czy zmiana z 15 października utrzyma się na dłużej i może będzie realizowana skuteczniej, szybciej, sprawniej, czy też Polacy powiedzą nie, jednak PiSie wracaj i wtedy wszyscy się zdziwią. Słuchajcie, nie wiem, czy rozmawialiście już o rozkładzie głosów na sejmiki wojewódzkie, bo to jest dosyć ciekawe. No, okazuje się, że PiS, które spodziewało się tak naprawdę przed wyborami jeszcze parlamentarnymi, mówili ludzie z PiS-u, że jak zostaną im dwa sejmiki, to w ogóle będzie sukces. Mają sześć, lubelskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie. Ale czekaj, wygrali w sześciu. To będzie rządzić w tych sześciu. Nie muszą rządzić, tak, ale wygrali w tych sześciu. Bo tu się może jeszcze... Nie, bo to nawet w tych przewidywaniach to też to oni prawda, wygrywali że większej mogą być inne koalicje, sejmików, tak, ale ostatecznie koalicje były takie, że to Podkarpacie chyba tylko jako jedyne. Ale w 2018 wygrali w 10 województwach. No, czyli jednak to czyli jednak fala już stracili, czyli ta fala idzie. Jednak idzie, tak. Ale czy jednak i tak najciekawsze będzie to, o czym znowu rozmawialiśmy w kuluarach, to znaczy, bo sejmiki to jest poziom jednak już polityki takiej ogólnokrajowej, ale jak ktoś się pokusi o zmapowanie zmian ewentualnych na poziomie powiatów, gmin, zwłaszcza tutaj w tych województwach, gdzie rządził PiS, to może być najciekawsze. Znaczy, na ile ta fala poszła jakoś górą, a na ile się rozlała jeszcze tutaj na dole. Bo to jest pytanie, tak, czy ludzie po tym 15 października na tyle poczuli wiatr w żaglach, także tam gdzieś na poziomie tych gmin i powiatów, że no dobra, no to zmieniamy tego burmistrza z PiS-u, czy wójta jakiegoś,
czy po prostu jest tak, jak jest, no nic się nie zmienia. Znaczy tu jest, ja już to mówiłam, jak rozmawiałyśmy z Kasią, że tu jest jeszcze ta zmienna w postaci tych osób, które nie są związane z żadnymi partiami, a które wyszły do sejmików i to one będą właściwie... Ach, tam jest jeszcze w ogóle strasznie, strasznie namieszane z tym nazewnictwem, bo PiS, gdzie mógł, to się chował udawał, że jest zupełnie kimś innym, tak. Logo było zmniejszane do jakichś mikroskopijnych rozmiarów. Także tutaj też jeszcze było dużo. Wiecie co, znaczy wy tutaj mówicie być może o jakichś nawet ważnych rzeczach, prawda? No tak się staramy. A my nie wiemy wciąż, jak Bydgoszcz. No nie wiemy, no. Ale nie, no mam nadzieję, że tam nie, bez wygłupów, co, no, że tam chyba Bydgoszcz... nie było, tam chyba nie było robionych tych sondażowych wyników, wiesz? Bydgoszcz nie została chyba wybrana. Przykro mi. I się nie dowiemy do wiesz, do tego, aż ludzie nie policzą tych głosów, nie będzie wiadomo. Czyli jutro. Czy Łukasz Schreiber jednak będzie miał... Wywalczył drugą turę. Czy też nie wywalczył. No, widzisz. Ale on tam miał jakieś realne szanse na tę drugą turę? Nie mam pojęcia. Znaczy, no, on się tam przedstawiał jako kandydat prawicy. Nie, jako, nie, to była koalicja z Konfederacją. Koalicja prawicy to była. Tak. No i to była koalicja z... No i to właśnie tak to wyglądało, że gdzie mogli, to... Darku. To się kryli. A czy ty zwróciłeś uwagę na to, kto pojawił się w sztabie PiSu i stał za prezesem? Nie widziałem tego na własne oczy, ale, ale słyszałem. Ale ja przekazałam tak, tę informację. Tak, ale słyszałem, że pojawił się nie, tam. Tylko na własne oczęta trzeba to zobaczyć, bo to nic nie oddaje w widoku zmokłej kury za prezesem. Tak, bo on nie był taki, wiesz... To nie był Kaczyński, Nie był radosny, nie był stojący w pierwszym rzędzie. Tam gdzieś już, to był nawet trzeci rząd chyba, on tam tak. wychylał się. Taka... No, ale skoro został dopuszczony na scenę, no to właśnie, znaczy, że... To jednak coś ugrał w życiu. Że czerwiec coraz bliżej. To obstawiam właśnie, bardzo blisko, już bym nawet powiedział. Obstawiam, że będzie kura kandydował do Parlamentu Europejskiego. Jacek Kurski. No tak. Człowiek kura. Człowiek, który zniszczył polskie media. A dwaj mistrzowie byli osadzeni? Też będą kandydować? Którzy? Wiesz co? Nie wiadomo właśnie. Tutaj są... To są różne informacje na ich temat. To znaczy, owszem, na początku było tak, że no tak, oczywiście będą kandydować. No ale potem się okazało, że jednak ludzie ich nie kochają. I że może niekoniecznie to PiS-owi dobrze robi, że oni będą kandydować. W partii ich nie kochają nawet. W partii też ich nie kochają. No i zresztą zobaczymy, jak się potoczy, wiesz, komisja Pegasusowa dalej, jak bardzo ich nie będą kochali nie, wtedy. Tam prokurator prędzej swoje zrobi, bo czytam... Prokurator swoje robi też, tak, ale to jest za złamanie, znaczy za głosowanie, kiedy już nie byli posłami. To jest za to. Wyrok jest wyrok. Znaczy, wiesz, myślę, że tyle osób, co im kibicuje, to tam poza tym może być tak dużo tych wyroków, że już nikt nie będzie wiedział, za co dostali, tylko będzie pod hasłem kolejny. Bezwzględnie czy w zawiasach? Znaczy tam już po którym... Nie, to już nie po już po którymś to już się recydywa. Po ilu łaskawieniach dla tej samej osoby prezydent się ośmiesza? Wiesz nie co? Ma limitu, ale nie powinno być takie, no na przykład, właśnie. Że masz tylko na przykład trzy ułaskawienia na jedną osobę, prawda? Czy powinien być taki limicik, nie? Jak w grach komputerowych. Trzy życia. Wykorzystałeś już trzy ułaskawienia, pan Kamiński już nie może być po raz kolejny ułaskawiony. Nie, ale to wiecie, jedyna szansa w tym, że no, nasze sądownictwo działa jak działa i pan prezydent już nie zdąży ich ułaskawić. O, to jest największa nadzieja tych, którzy chcą ich ścigać. Także wiecie, no nie, ja bym się tak bardzo nie przejmował, ale nie było ich na scenie. I nawet powiem wam, że nie widziałam ich tam w tym tłumie, ale też nie przyglądałam się za bardzo. Myślę, że byli. Przyszli na imprezkę. Przyszli. Podsłuchiwali za kulisami. A da, no, to jest niewykluczone. Może rzeczywiście. Musimy może ich wynająć, wiesz, żeby nam tutaj ten sprzęt mówiący... Dźwięk? Tak, żeby nie, nam dopracowali. Nie, to jest symbol naszego studia po prostu. Znaczy, zmieniliśmy studio, wydawało się, że już będzie dobry dźwięk, no i znowu dzisiaj pokazaliśmy, że potrafimy, nawet w takim dniu... No cóż, no Boże kochany, no, ale jesteśmy, nudno by było, jakby było wszystko poza tym, jak chcecie idealnego dźwięku, to włączcie telewizję Republika. To dopiero żart był teraz. Nie wiem, czy tam jest idealny dźwięk. Ktoś w ogóle oglądał z was telewizję Republika? Tam nie wiem, ja nie oglądałam, przepraszam, ale ja nie daję rady w ogóle generalnie ich oglądać. Znaczy, jakoś to mi przerasta. Ze dwa dni temu. Nie oglądałam TVP, to tym bardziej nie będę oglądała telewizji Republika. A czekaj, teraz tam telewizja śniadaniowa będzie atrakcyjna.
W telewizji Republika. Będzie. Anna Popek będzie występować. Przepraszam. Darku, powiedz, jak ty teraz widzisz najbliższe tygodnie pod względem, bo co, linia podziału PiS kontra koalicja 15 października jest jasno wytyczony, mogą się akcenty zmieniać, ale, że tak powiem, tutaj wszyscy wiedzą, w co grają. Natomiast jak według ciebie te wybory, kolejne najbliższe, no i rozbieg przed prezydenckimi wpłynie na sytuację w koalicji? W koalicji, no myślę, że będzie... Rządzącej. Myślę, że będzie... Znaczy, ja cały czas mam takie przekonanie i nawet te historie, które się działy teraz przed wyborami i związane z aborcją, i ze składką zdrowotną i tak dalej, mam wrażenie, że one, mimo takiego początkowego wybuchu, te wszystkie sprawy dość szybko gasły w obliczu tego, że każda z tych czterech partii, a trzech koalicjantów, no tam trzecia droga jest w dwóch osobach, że oni wszyscy mają poczucie, że albo razem, albo w ogóle. Znaczy, jeżeli tam któryś z tych klocków wypadnie, to, no to jest nie koniec. Będzie koalicji, nie będzie żadnego rządzenia, nie będzie żadnych zmian i to ich spaja, myślę, na takim poziomie fundamentalnym, więc... Sprawy trudne będą upychali, tak, wiesz, spychali, myślę, gdzieś na tyły. Poza tym myślę, że lewica dostała... Tak, Bęcki. Próbowała wyskoczyć z aborcją i zobaczcie, nie poniosło lewicy. Bo to nie te wybory w ogóle. Tak, poza tym był... jakkolwiek pani Magdalena Biejat zrobiła naprawdę niezły wynik w Warszawie, z tym, że pamiętam, że tuż przed wyborami był taki sondaż, gdzie ona była na drugim miejscu i to była... Przed Tobiaszem Bochańskim wszyscy już się cieszyli, że no to już PiS jest pogrzebany i że to jest taki dobry wynik, a tu się okazało, że jednak na ostatniej prostej coś poszło nie tak. Więc nie, myślę, że wszystkie te niesnaski, które one będą, no wiadomo, no każda z tych partii jest trochę jednak z innej parafii, ale ten wspólny fundament i to będzie naprawdę bardzo mocne spoiwo. Nie wiem jak z wyborami prezydenckimi, no nie wyobrażam sobie też, żeby nagle wszyscy się dogadali co do jednego kandydata, może w drugiej turze tak, ale w pierwszej no to pewnie będą wszyscy jakoś tam próbowali swoich sił. No. Tak jak w wyborach samorządowych, tak? Tak, potem, znaczy rozumiem, że będzie potem na drugą turę będzie coś w rodzaju takiego paktu, jak pakt senacki. Kto z nas przejdzie, ten jest popierany przez wszystkich i już. Chciałem podziękować Adamowi L. Wszystko jest dobrze z dźwiękiem, wszyscy są na równym poziomie, bez pogłosu i echa odbicia przesterów. Jest dobrze, nie słuchajcie troli, były producent dźwiękowy. Dzięki, Adam. Dzięki, od razu lepiej. Myślę, że na równym poziomie, że nas w ogóle nie słychać. Słuchajcie, ciekawa informacja i ja po prostu, może by mi to wytłumaczycie, bo ja jestem za głupia, sorry. Więc do urn poszło więcej, słuchajcie, tym razem mieszkańców wsi i 43% tych ludzi, którzy na wsiach poszli głosować, zagłosowało na PiS. I to jest wzrost o 3,3 punktu procentowego w porównaniu z wyborami w 2018 roku. Niech mi ktoś to wytłumaczy, to znaczy jakim cudem wzrosło poparcie dla PiS-u na wsi w sytuacji, kiedy rolnicy strajkują i to strajkują w związku z tym, co przyjął PiS. Nie. No jak nie? Rolnicy strajkują w związku z tym, co przyjął PiS, bo to wina Tuska. Tak, to jest... Nie, no tak jest, no słuchajcie, no to żyjemy znaczy... w porąbanym kraju, gdzie państwo rolnictwo uznało, że nie było rządów PiS-u i że wszystko, co PiS przyjęło, uchwaliło też w Unii Europejskiej, z Unią Europejską, czyli te wszystkie, ten pakiet klimatyczny, że to nie, że to wina Tuska jest. No to masz odpowiedź, o... Bardzo, bardzo jestem ciekaw, jaki wpływ miały te strajki rolnicze właśnie na ten wynik. No wygląda na to, że no, pomogły PiS-owi, chociaż w Platformie wzrosło o 5,5 punktu, tylko że z 15 do... Nie, o 5 punktów. Z 15 do 20, tak? No to jest spory wzrost, tylko że to jest dalej połowa tego, co PiS zdobywa na wsi. Ja tego kompletnie nie rozumiem. Znaczy to wymagałoby jakichś głębszych badań, bo pytanie, czy na przykład taka strategia, jeżeli by się okazało, że te protesty rolnicze po
potem w tej drugiej fazie podsycane ewidentnie przez Solidarność, przez jakiś... To przez Rosjan są podsycane w tej chwili. Tak, tak. Głównie. To, ale jakby ci prawdziwi rolnicy, którzy rzeczywiście mieli problemy, to tam zeszli na drugi plan w tych protestach. Czy ta strategia, jeżeli by się okazała skuteczna, że to miałoby wpływ na poprawę wyników na wsi, czyli w Bastionie, czy nie będą jej stosować jeszcze przed wyborami europejskimi? Wtedy to można też jeszcze, tym bardziej właściwie one są a propos, bo tam wiele spraw jest do załatwienia na poziomie europejskim. Chodzi też o to, żeby ta grupa eurosceptyczna była jak największa w Parlamencie Europejskim, bo oni tam chcą mieć swój klub. Ciekawe, jak PSL wypadł. Słuchaj, PSL, trzecia droga, na wsi 15,5%. 15,5%. Tak. Czekaj, nie wiem, czy jest tu wynik. 15,5 to. Dla porównania chyba nie jak ma. Jak na partię agralną, to tak. No ale to już dawno im wiesz. Nie wymiatają. No nie mówiąc już o tym, że Platforma pokonuje PSL na wsi. To, ale ona już nie jest agrarna. Jestem ciekaw, tak czasami się zastanawiam, słuchajcie, czy koniec końców, nie twierdzę, że to jest najlepszy system, ale czy my nie zmierzamy. I czy w końcu się to wszystko nie zleje w dwie partie polityczne, tak jak jest w Stanach? Trochę tak to wygląda. Znaczy, mówię o znaczy trzecia droga nie robi trzeciej drogi za bardzo, no. Znaczy, no wiesz, no, jak te 13 z kawałkiem procent, to nie jest też coś, co można pominąć. No tak, oczywiście, że nie, ale to wiesz, to miało być alternatywa dla tego, co jest, dla tego duopolu. I tej alternatywy nie ma. I zresztą no, to też ładnie było widać w Senacie, tam gdzie są jednoosobowe okręgi wyborcze, tak, dwojowy, o których marzył Paweł Kukiz i przekonywał nas, że to będzie apartyjne. No nie jest apartyjne właśnie, dokładnie jest to podział na partie. I widać, że tam partia zwyciężająca po prostu bierze absolutną większość. No i trochę mnie martwi wynik Lewicy, no bo... Martwi, dlatego, nie, że... nie, ja nie dopytałem, tylko... Nie dosłyszał, nie, nie dosłyszałem. A, okej. Okay. Wiesz, jestem w tym wieku, że trzeba mówić powoli, wyraźnie. Nie, no jesteś w tej odpowiedzialnej grupie obywateli, którzy głosują w największym odsetku. Więc martwi mnie ten wynik Lewicy, bo zwłaszcza to, że Konfederacja zrobiła, sondażowo przynajmniej, bo zobaczymy, jak będzie na wynikach ostatecznych, zrobiła lepszy wynik niż Lewica, bo no, przydałoby się to drugie półco takie dla równowagi. A tu nie. Znaczy tak, normalnie tak wahadło... Trochę... Nie, no normalnie jest tak, że wiesz, wahadło jest albo ale w prawo, ja albo w lewą stronę. Tak. Drugie półce. Dobrze. Czyli co będzie? Będzie dobrze. Nie, no bo właśnie no. Nie wiem do jakich wniosków dochodzimy. Znaczy, bo narzekamy na frekwencję. Nie, to są, ale słuchajcie, to są fantastyczne wybory, bo każdy może sobie tam tak, uznać, że... PiS uznał się za zwycięzcę. Okej, okay, no wygrali. Rządzić w większości sejmików raczej nie będą, jeżeli by te wyniki się utrzymały. No bo te koalicje, które się potworzą w sejmikach, podejrzewam, że odepchną ich w większości tych sejmików od władzy. Więc zadowolona będzie koalicja. No co, no w Warszawie Lewica może sobie pogratulować, bo naprawdę wynik Magdaleny Biejat jest dobry. Znaczy w porównaniu do tych sondaży początkowych to w ogóle jest gigantyczny skok. Ja nie wiem, czy to jest wynik całej Lewicy, czy partii Razem. No nie, ale wiesz, no startowała jednak z poparciem Lewicy, więc no naprawdę każdy, znaczy tych poziomów głosowania jest tyle, że każdy może sobie tam znaleźć coś, co go ucieszy. Ale tak jak mówię, dla mnie najciekawsze będą te wyniki na samym dole, jak ile się pozmieniało i czy się pozmieniało przede wszystkim. Tak, to będzie ciekawe, to prawda. I jeszcze jest, słuchajcie, frekwencja, jak wyglądała miejscach, miejscowościach. To znaczy tak, najwięcej poszło ludzi do głosowania na wsi, 54%, później miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców, 52,1%, miasta
a do 50 tysięcy mieszkańców, czyli te najmniejsze miasteczka, 51,1. Najmniej poszło ludzi głosować w miastach tych średnich, od 51 do 200 tysięcy mieszkańców, 46,6. No ciekawe. I miasta od 201 do 500 tysięcy, 47,8. Miasta tym razem poszły mniej, rzadziej do głosowania poszły niż, proszę, już wam pokazuję, no państwu też bym pokazał, ale nie będzie widać chyba. Wieś poszła, no wieś, wieś tym razem wygrała te wybory, no mówiąc krótko. No tak, znaczy wygrała mobilizacja tam. No tak, czy... tak. Tam, gdzie ksiądz kazał, powiedział, że trzeba jechać, zagłosować, iść. No to tak to wygląda. Beata jest smutna, jakoś powinniśmy pocieszyć Beatę, bo... No bo ja myślałam, że już PiSu nie będzie, wiecie? Znaczy, no bo że aż tak to nie, no, ale że jednak przegrają te wybory, że dostaną po prostu w ciry tak zwane. Nie, ale to są właśnie nietypowe wybory, znaczy one się rozgrywają właśnie na poziomie tym lokalnym i podejrzewam, że na takiej wsi łatwiej znaleźć ten taki bezpośredni związek z efektem mojego głosowania. Tak, to prawda. Słuchajcie, bo ja tak w ciągu... I podejrzewam, że to jest po prostu taka miejska legenda, którą każdy opowiada, bo to się stało modne w towarzystwie, szczególnie tych, którzy głosowali w październiku na szeroko rozumianą koalicję, partii demokratycznych. No takie pewnie pocieszanie się przed tymi wyborami, takie właściwie słyszałem, ale też słyszałem i w radiu jeden dziennikarz, komentator to opowiadał, w telewizji pewien dziennikarz, no tak w różnych miejscach tę samą historię, więc jest taka oto historia, no poznałam takiego człowieka, który przez 8 lat oglądał tylko TVP, a teraz jak się zmieniło TVP, no to wciąż ogląda TVP, no i on powiedział, że on już na PiS i Kaczyńskiego nigdy nie zagłosuje. Że on dopiero zrozumiał. Problem polega na tym, że to był ten sam człowiek. No właśnie, mam takie wrażenie. Mam takie wrażenie, że wiesz, że oni wszyscy spotkali tego jednego człowieka. Jest taka opcja. Mam pytanie do was, słuchajcie. Ile musi minąć, żeby jednak trafiło do ludzi to, jak wygląda rzeczywistość? Co zrobiło PiS przez 8 lat? Że tak naprawdę nakradli, rozkradli, zabrali i popsuli jeszcze na koniec. Wiesz co, obawiam się, że to są, że to nie jest ani miesiące, nie będziemy tego liczyć w tygodniach, na pewno nie w miesiącach. Ja stawiam na to, że raczej to może być nawet połowa, znaczy do końca kadencji tej kadencji Sejmu. Jeżeli coś się zmieni w tej świadomości, to będzie super. Bo to jest, wiesz, no wypłukiwanie toksyny trochę tej, trochę tak, no, to co zostało nam wlane, nam jako społeczeństwu mówię, przez TVP, to jak różni ludzie byli łamani, kuszeni, zastraszani, no, to wszystko... To naprawdę nie będzie, to jest proces, to nie jest zmiana taka hop-siup, tylko to musi potrwać. Żeby ludzie przejrzeli na oczy, żeby zobaczyli różnicę, żeby zobaczyli przyczyny, to musi potrwać. I najgorsze jest to, że nawet jak patrzymy, nie wiem, na te komisje śledcze, są tylko 3, a jednocześnie tych informacji jest tak dużo, że trudno się tym połapać. Uwaga, Sylwia Małecka się odezwała. Panie Tomku, przysięgam, że mój tata po zmianie TVP zmienił zdanie na temat PiSu, a był bardzo zagorzałym zwolennikiem. Może to jego spotykają dziennikarze. Dzięki Sylwio, teraz już wiemy, kogo spotykają dziennikarze warszawscy i o kim opowiadają. To może tak być. Ale nie, ja na własne oczy widziałem w TVN-ie takiego człowieka w jakiejś sądzie ulicznej, który właśnie opowiadał, no że... No to widocznie ojciec pani Sylwii, no. Być może to był ten sam człowiek, ale rzeczywiście widziałem tego człowieka, który... A to za pieniądze to opowiedział TVN-owi, no TVN-ie... Myślę, że amerykańska no korporacja taka amerykańska. Bogata. Amerykańska. Tak się, wiesz, ukrywają tylko amerykańska. Słuchajcie, a dlaczego młodzi ludzie nie poszli głosować? Zapytaj młodych. Dobra, rzeczywiście. Co, młodzi, ale, czemu nie głosowaliście? Może mamy jakichś młodych widzów i oni nam odpowiedzą, dlaczego nie poszli. Znaczy,
myślę, że to trzeba by było przejrzeć znowu, bo tutaj ktoś słusznie też czytam komentarze naszych widzów i ktoś zauważył, że na przykład wśród młodych frekwencja będzie niższa, bo nie wracali na przykład na weekend, są zameldowani gdzieś poza Warszawą, na przykład studiują w Warszawie. Rozumiem, że nie można było wziąć. Wiesz, tam się procedura była skomplikowana, bo tu trzeba się wykazać, że się przebywa w tym miejscu, czyli tak, tam tak, przynieść umowę na przykład na najmu mieszkania. Albo najmu mieszkania, tak, już rozumiem. No może rzeczywiście to chodzi o to, że... Ale poza tym to jednak są naprawdę bardziej skomplikowane wybory i znaczy taki bezpośredni efekt, taki jak przy głosowaniu do Sejmu czy Senatu, no to masz tylko przy wyborze prezydenta. Cała reszta to jest taka magma. Czy to się dzieje, wiesz, no dostajesz te cztery wielkie kartki. Mam 32 lata. Troja Nuno pisze. Mam 32 lata. Jestem młody czy nie? Byłem głosować. Jesteś młody. Do 30, młoda, czy młody? To chyba facet, chyba chłopak. Do 35 kiedyś było, że to młode małżeństwa ja uważam, na przykład, że w ogóle, więc... uważam, że do 60. No dobra, no przesadziłem. Przesadziłeś trochę, ale ja już opowiadałam kiedyś, nie wiem, czy tutaj tę anegdotę, znaczy nie anegdotę, tylko prawdę, że w Chińskiej Partii Komunistycznej przewodniczący młodzieżówki miał 54 lata, także wiecie, chłopaki, no, przyszłość przed nami. Nie zapomnę, rok 97. Nie, co ja mówię, 95 jest afera Oleksego. Wybucha pod koniec, bo to tak, jest bo to zaprzysiężenie, przed Bożym Narodzeniem było. Zaprzysiężenie prezydenta nowego Kwaśniewskiego, tam wybucha afera Olina, a później w 96 jest zmiana władz SLD i ponieważ nie chciano robić przykrości Oleksemu pod hasłem, że tutaj szpieg, prawda, i go odsuwamy, więc pod hasłem odmłodzenia kadr i Oleksego zastąpił rok starszy Miller, no to więc to tak mniej więcej. Ja mam 55 i jestem młody. No pewnie, to owszem, no. Ale głosowałem, no właśnie, tu szukamy tych młodych, którzy nie głosowali. Nie znajdziemy tej odpowiedzi w tym gronie. Darku. Mam 21 lat, głosowałem jako jeden z niewielu moich znajomych. No właśnie. No właśnie. Proszę. Okej. Czy mamy pytanie jeszcze do Darka jakieś specjalne? Słuchaj, chyba już do Darka specjalnych nie mamy takich, tak mi się wydaje, chyba że Darek ma jakiś statement do wygłoszenia. Albo masz pytanie do nas na przykład. Nie, możesz też zadać, nie Darek. No. Nie krępuj się. Tak, naprawdę. Głosowałeś się? Ale nie, no jakieś takie konkretne, no bardziej takie, wiesz. Nie, dobra. Nie, no dobrze. Nie, bo to tak. Nie. Zaskoczyłeś. Ojej, Kamiński podobno stał na scenie. Tak. Kurczę. Zostaliśmy skrytykowani. Muszę obejrzeć. No ja, sorry, ja mam słaby wzrok, ja mogłam nie widzieć, ale muszę obejrzeć dokładnie te zdjęcia z PiS-u. Ja tu jechałem, z PiS-u. Nie mogę. Zaraz pójdę i to wszystko obejrzę. No dobrze. Dareczku, bardzo... Dariuszu, Dareczku, tak. Poufale, przepraszam. Dariuszu. Nie, przepraszam, jeszcze zanim wypuścimy pana Darka. No sorry, bo to jest jednak. Bo jest bardzo ciekawy komentarz kogoś, kto ukrywa się pod nickiem Xtreme. Ja nie poszedłem. 15, znaczy października, jak rozumiem, głosowałem na wolną, no, że tam wolną Polskę, ryczałt zdrowotny i aborcję. Wolna może będzie w 26, czyli jak nie będzie, jak rozumiem, już wiadomo kogo. Zdrowotna może w 25, a aborcji to w ogóle. Czyli chodzi o tą szansę spełnienia, już nawet nie o spełnienie, tylko o szansę spełnienia obietnic wyborczych. Ale to też nie rozumiem. Znaczy, nie rozumiem też tej postawy, ponieważ no, wiadomo, jaka jest koalicja i wiadomo, że były pewne rzeczy najważniejsze. I wiem, że też sprawa aborcji, praw kobiet i tego wszystkiego jest szalenie ważna, ale też było z góry wiadomo, że ta koalicja będzie trójczłonowa, tak naprawdę jest o wiele więcej członowa. Ale, no i dobra. Wiesz co, i, no, i nie można zakładać, że tylko dlatego, że w całości odsunęło się PiS od władzy, to zrealizuje się na przykład wszystkie progresywne, lewicowe postulaty. Wiesz co, postulaty. Ale tak jak Hołownia w czasie kampanii wyborczej mówił o prawach kobiet, to można było uwierzyć w to, że on zagłosuje za tą aborcją jednak. Natomiast po wyborach... To jest faza zalotów, no to wiesz, to wtedy wszystko możesz uwierzyć. No. Rozumiem. Okay. Ale to,
ta wypowiedź trochę nawiązuje do tego, o czym znowu po raz trzeci się powtórzę, o czym rozmawialiśmy w kuluarach, że właściwie, jakby się tak zastanowić, to nie wiadomo, o czym była ta kampania samorządowa, której nie było w zasadzie. Bo nie było czegoś takiego głównego motywu, który by się przebił, nie wiem, no, że kurczę, zbudujemy elektrownie atomowe w każdej wsi albo coś takiego. No to akurat jest głupi przykład, ale no, jakiś taka wizja, że coś się stanie. To właściwie, jak się zastanowisz, to zagłosuj na mnie, bo tak. Bo plakat powiesiłeś na płocie. Ale chyba żadnej ze stron sporu politycznego niespecjalnie zależało na konkretyzowaniu tej kampanii, że wszystkim tak pasowało, że ona jest o niczym. No ale to jest taka właśnie magma, znaczy wiesz, na poziomie lokalnym możesz jakoś tam ludziom poopowiadać o tym. No nie wiem, ja oglądałem na przykład debatę kandydatki i kandydatów na prezydenta Warszawy w TVP Info, no i przysnąłem. Znaczy ona była tak interesująca, że przynajmniej nie dlatego, że ona dotyczyła tego, gdzie ławka ma stanąć, bo to takich rzeczywiście bardzo takich szczegółowych już spraw bardzo, bardzo lokalnych. Ona była właśnie bardzo ogólnikowa. Wszyscy obiecywali wszystko. No tak. Na zasadzie, no zbuduję tutaj tramwaj, helikoptery będą zawozić dzieci, prawda? Darmowa komunikacja, wszystko. Te rzeczy, tak. I o niczym była ta debata. Jedyne, co zapamiętałem, to znowu chrząszcze, czy tam koniki polne, które przyniósł Korwin-Mikke. Znaczy ja uważam, że on powinien pójść krok dalej, bo on powinien zacząć je jeść na wizji, znaczy, bo nie ma efektu, znaczy pokazywanie jeść, konika polnego... Nie, bo on jest przeciw. Bo on jest przeciw. No dobrze, ale na przykład w tym momencie na przykład jakiś odruch wymiotny zagrany, wiesz, czy coś, no bo to pokazywanie wciąż tam zafoliowanego jakiegoś tam konika polnego, czy co on tam nanosi, to tak już nie działa. Wiesz, nie było pomysłu. Zobaczcie, Patryk Jaki, jak walczył o prezydenturę z Trzaskowskim, codziennie po 3 konferencje prasowe. Nie no, przecież do Sofii pojechał, metro. Ale tak, ale przecież knajpę swoją otworzył tutaj, gdzie za darmo kawę rozdawali. Bez przerwy wymyślali jakąś chucpę, która przyciągała media i coś się działo. No, tutaj w ogóle nie było żadnej dramaturgii, nawet gdy chodziło o te starcia o największe miasta, więc... No a propos tego, co mówisz, Fizjor, 29 lat, głosowałem, ale mam wrażenie, że wybory samorządowe mniej polaryzują społeczeństwo, więc mniej zachęcają do pójścia pod urny, czy do urny. Młodzi częściej ulegają wielkim tematom, jak aborcja, nowe ławki w parku. To nie jest temat. Ale właśnie nowe nie było ławki w parku, to są te wybory. Ja powiedziałem tylko, jak zobaczyłem tłum na Kładce nad Wisłą, to powiedziałem, że Trzaskowski wygra w pierwszej turze. Bo wszyscy się śmiali z Kładki. Prawica zaciskała kciuki, bo najchętniej, żeby tam jakaś katastrofa w ogóle, odnosiłem wrażenie, to, żeby budowlana nastąpiła, bo to, znaczy to takie oburzenie, że takie tłumy... Nieprawdopodobne, bo... Ale dzisiaj też tłumy. Tak, tak. Ja wczoraj byłem na przejażdżce rowerowej, ale nie dojechałem do Kładki, bo zakręciłem na Świętokrzyskim. Bo tam już zaczynała się kolejka. Nie, bo tam się, bo tam się lepiej jechało po prostu przez Świętokrzyskim można było przejechać. A to był też jeden z argumentów, że o, hurdur, zaraz tutaj się wszyscy pozabijają na tej Kładce, bo nie można jechać rowerem, wiesz, tylko trzeba zsiadać. No, w wielu miastach tak jest, że trzeba zsiadać z roweru na Kładce pieszej. No. No tutaj już jest tak wiele wpisów dotyczących, kiedy tu się Demiro pojawi. Jest taka prośba, żeby usiadł na moim miejscu, to ja spełnię tę prośbę w takim razie. Nie, to zostań. Bardzo cię proszę. Ja też. Ja chcę. Każdy by chciał. Ja chcę, żeby z naszym rodzimym doktorem Demiro rozprawiły się nasze wspaniałe koleżanki Beata i Karolina. A my sobie z Darkiem po prostu. Znikniemy. Znikniemy, udamy się na z góry upatrzone. Porozmawiacie sobie pozycje. W kuluarach. Prosimy o przerywnik. Imię mam ładne. Jarosław, to znaczy bojem dzielny. Jesteśmy z innego świata, z innej kultury i nie mamy zamiaru zniżać się do tego świata, w którym oni żyją. Konstytucja jest deptana, ustawy są deptane. Mamy do czynienia także z działaniami represyjnymi, z działaniami, których istotą jest prześladowanie ludzi.
znęcanie się nad ludźmi. Karmienie kogoś przymusowo przez nos jest traktowane jako tortura. To są naprawdę bardzo ważne wybory. Musimy im pokazać, tak nie wolno. Bo my jesteśmy dzisiaj partią na tak. Ta wiara, zwycięstwo, ta energia, musimy ją przekazać Polakom. Wiarę w to, że to, co się wydarzyło przed kilkoma miesiącami, może być incydentem, że to można zmienić. Trzecia droga prowadzi do każdego z was. Trzecia droga wjedzie do każdej najmniejszej nawet miejscowości w Polsce. Trzecia droga nie jest o hejcie, o politykierskich wojenkach, że nie jest o podkładaniu jeden drugiemu nogi. Przeciwko temu syfowi, można powiedzieć, tak mówiąc bardzo brutalnie, który ostatnia władza PiSu zrobiła przez 8 lat. Trzecia droga to jest gwarancja pokoju, umiaru i solidności w tym rządzie, który dzisiaj współtworzymy. Wybory się nie skończyły 15 października, o tym chcemy wam teraz powiedzieć. Trzecia droga albo trzecia kadencja PiSu, tym razem w samorządach. Polacy wybrali współpracę, a nie spór. Dość kłótni, do przodu, jedziemy! Dzisiaj musimy jasno i wyraźnie powiedzieć, dość kłótni i do przodu. 15 października koalicja jedzie dalej, jedzie silniejsza, jedzie mocniejsza. No i my też przyjechaliśmy do doktora Mirosława Oczkościa, zwanego Demiro, tutaj tak pięknie Demiro. Doktor Demiro. Doktor Demiro. A ja samozwańczo zajęłam centralne miejsce. Zrobiliśmy taką małą ruszadę tutaj. Bezczelnie tutaj postanowiłam siedzieć na miejscu naszego szefa. Jak ci? Ja też, ciepło. Ja też teraz siedziałam. Ciepło, chciałam powiedzieć, że ciepło. W ogóle, że ten kadr jest najlepszy i że nie, to prawda. Nie przez przypadek Tomasz tu siada. Dobra, czekaj, ale doktor, teraz doktor Demiro będzie opowiadał nam o tym, kto wygrał te wybory i dlaczego PiS. O nie, to ja protestuję. Już mi się podoba. Protestuję, znaczy ja nie rozumiem w ogóle, o czym my rozmawiamy, dlatego że ja to oczywiście mądrzejszy, bo już trochę czasu upłynęło od 21, tak? Czyli więcej wiem, chociaż czy mądrzejszy jestem, to dużo powiedzieć. Natomiast to są zawsze takie wybory, które, odkąd ja pamiętam od 20 paru lat, że można ogłosić swoje zwycięstwo na dowolnym poziomie, ponieważ jest bardzo szeroko. Natomiast jakimś jest takie uwiedzenie tym wynikiem, że tam prawie 34 ma Prawo i Sprawiedliwość, to jest wynik sondażowy Exit Poll, to po pierwsze, ale tam nie sprzeczam się, może być, tam jest 3 punkty procentowe, zdaje się, dopuszczalny błąd statystyczny. Natomiast takiego szybkiego obliczenia wielu ludzi, którzy się na tym znają, na przykład profesora Flisa czy kogoś tam jeszcze, to może w dwóch sejmikach będą rządzić. No to gratuluję. To jeżeli PiS ma taką drogę, że... W tej chwili że... PiS wygrywa w 6 sejmikach. Nie, w województwach na razie wygrywa. Tak, w województwach 6, tak. To się nie przekłada na sejmik. Tak, ale to zobaczymy, jakie tam się koalicje jeżeli mają układają. Powyżej 50%, a nie mają, to można byłoby dyskutować. Natomiast ja przypomnę, że PiS wygrało też wybory 15 października. Tak. Ale jakoś tak, nie wiem... W związku z tym rozumiem dobre samopoczucie Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ był w stanie powiedzieć wszystkim hello, I'm live, nie? Tak, to prawda, bardzo był żywiutki. I to jest okej, okay. Natomiast jeżeli moglibyśmy powiedzieć, kto na pewno mógł lepiej wygrać te wybory, no to koalicja 15 października dała ciała. No nie, poczekaj, to teraz ja się nie zgodzę. No ale proszę, z tobą, nie zgódź no bo się. Jednak mają powyżej 50% głosów, czyli mniej więcej mają takie wyniki jak w wyborach parlamentarnych. Ale można było to zrobić mówię lepiej, mnie o to chodzi. I nie mówię tego, 30. Czy koalicja wszystkich dziewczyny, 15 października. Czy połączyliśmy. Tak, ja wiem, że zimno, że tam coś. Patrz, przyszedł nas opieprza normalnie. Nie, nie dość, że się spóźnił, to jeszcze tutaj odciążuje intelektualnie. Nie, no chodzi o to, że jest powyżej 50, no jak tak, ma w sumie, trzecia jak droga. Sumie. Zobaczcie, no tak. To jest na takiej zasadzie, jeżeli byśmy mieli to, a o to nam przeszkodzi. PiS przełożył wybory o rok. Wydłużył kadencję sejmiku też. Tak. No nie, no powiedzmy o 8 miesięcy, no. Tak? No i co? No i nic. No właśnie. Czyli nie opłaca się majstrować przy demokracji, majstrować przy mechanizmach, bo może te 8 miesięcy temu by wygrali bardziej te wybory. Myślę, że mogliby. A teraz mogą bardziej powiedzieć rzeczywiście, że wygrali. No właśnie, co to znaczy wygrali? No 34, 31. Nawet jeżeli byśmy liczyli, powiedzmy, a tak nie jest, że w 6 sejmikach, to hello. Wszystkie duże miasta nie istnieją. Mieli 10. Tak? No, jedyne, gdzie na pewno mogą powiedzieć, że wygrali, to jest wieś.
bo tam 40 chyba 6 czy 8% mieszkańców wsi. 43 z kawałkiem. No, a Platforma czy Koalicja Obywatelska 20. Tak. Czyli to, co powiedział Donald Tusk ostatnio na spotkaniu, to znaczy, że rolnikom to pasuje. Jak ich się robi w bolo, jak im się mówi, że nie sprzedawajcie, będzie drożej, jak wjeżdżają transporty, to im bardzo to pasuje. Najwyraźniej tak, tak bo jest aż 3,3% więcej głosów tak, niż w poprzednich wyborach. Tak. To jest niebywałe. Znaczy są strajki rolników, strajki są z tego powodu, że... z powodu problemów, które spowodował PiS, im rośnie na wsi. Ja tego nie rozumiem. To, że są strajki, to jest zrozumiałe, bo trudno. Nie, ale rząd odziedzicza coś, tylko chodzi o to poparcie. Masz rację. No po prostu PiS jest szczęśliwą partią, że ten najtwardszy elektorat, czyli tych wyznawców, ma największy. I, na wsi. Tak, znaczy w ogóle. Mają sztywny, co by się nie waliło, paliło, oczywiście teraz możemy to przeanalizować, jeżeli chcecie, bo my jesteśmy już, no wiemy więcej, że załamanie się takiego trendu spadkowego, czyli w zasadzie uratowanie się, to była komisja Pegasusa Jarosław Kaczyński. Później Szymon Hołownia, który jest w połowie drogi bycia politykiem, tak. Powiedział to, co powiedział. W związku z tym w polityce trzeba ponosić konsekwencje. Ani tak nie jest mocny PiS, jakby się wydawało, i te wszystkie plany i tak dalej, natomiast mają prawo się cieszyć, bo byli nad przepaścią i nie zrobili kroku naprzód. Ponieważ Jarosław Kaczyński ma przy sobie cały czas tych samych pigmei politycznych, w związku z tym się nic nie urodzi więcej. No pan Bochenek, naprawdę gratuluję. Mam nadzieję, że dzisiaj się nie będzie moczył w nocy, ale naprawdę był tak zadowolony. To ze szczęścia moim zdaniem będzie. Może, tak? Natomiast mają prawo powiedzieć, ok, nie umarliśmy. Tak. Natomiast dalsze budowanie rzeczy zależy od tego, co się będzie działo po stronie koalicji 15 października, bo nie obywatelskiej, tylko czy coś zrozumie na przykład trzecia droga, ale też czy coś zrozumie lewica na przykład. Że robienie tego samego w ten sam sposób nie może przynieść innych efektów, no i nie przyniosło. Kompletnie lewicy to nawet... Poza Magdaleną Biejat, lewica to jest po prostu padaka. W Warszawie. Okej, okay. Natomiast było w sondażach, że jest druga bardzo często. No dobrze, ale... A jeszcze jest jedna rzecz, która wspaniałe, w polityce ale... jest ważna, czyli że zrozumienie, dlaczego się coś dzieje. Magdalena Biejat została... Ja bardzo w ogóle ją lubię jako polityczkę. Nie znam, w sensie takim... Raz się gdzieś minąłem z jakimś studio, ale widzę, że się rozwija, myśli i tak dalej. Natomiast dobrze było, gdy partia Razem się zastanowiła, dlaczego została też senatorką. Właśnie. Bo to nie jest wybitna kampania partii Razem, tylko Koalicja Obywatelska podała rękę. I bardzo dobrze zresztą. I to jest pani marszałkini, wicemarszałkini Sejmu. Senatu. Natomiast jeżeli to będzie teraz powodem do euforii, bo pan Robert Biedroń odtańczył taniec zwycięstwa plemienia Apaczów, czy Apaczy, zależy. A ja nie Apacze. To jest zwycięstwo Roberta Biedronia przede wszystkim. Ale w ogóle, przepraszam cię bardzo, no. No można robić dobrą minę do złej gry, ale nie można robić tak fałszywej miny do złej gry, bo to jest kolejna rzecz, która pokazuje, że coś jest nie tak z komunikacją, bo nawet jeżeli diagnoza jest słuszna, bo ja myślę, że jest w wielu miejscach słuszna, to znaczy, że coś jest niekomunikowalne, znaczy źle komunikowane i do wyborców, i do partnerów koalicyjnych, bo słyszałem już jakąś wypowiedź w radio, jechałem, że teraz Razem zaostrzy kurs. Mało nie wjechałem w drzewo. Uff, całe szczęście, że nie wjechałem. Nie, tak. No dzięki Bogu. No to jeżeli zaostrzy kurs, to ja gratuluję rzeczywiście zmysłu politycznego. Chyba, że są Konradem Wallenrodem. Razem... ma 7 posłów. Tak, ale rozmawialiśmy tutaj wcześniej z profesorem Sadurą, że może właśnie ten w porównaniu do wyniku lewicy w ogóle ogólnopolskiego, to ten dobry wynik Magdaleny Biejat pokazuje, że jeśli wyborca prawdziwy lewicowy o poglądach lewicowych czegoś oczekuje od lewicy, to tego, co reprezentuje sobą Magdalena Biejat, a nie tego, co reprezentuje sobą na przykład Włodzimierz Czarzasty. Ale tego nie wiemy. Albo wpisy pani... Anny Marii, tak.
Tak. Też zastanowiłbym się no, nad ja bym tym się, elementem ja komunikacji. Ja bym nie przywiązywała od nadmiernej wagi do tego, co jest pisane na Twitterze. Przypominam, że z Twittera korzysta od 4 do 7% Polaków. Tak, ale z Twittera korzystają, czy właściwie z platformy X teraz największe ludzie media, ludzie tak. opinii i potem ten wpis Magdaleny Anny Marii Żukowskiej, który na Twitterze samym przeczytało powiedzmy kilkaset tysięcy osób, podały wszystkie duże media no, i przeczytało. Szczególnie już... po skasowaniu. Tak. To jest bardzo dobra metoda. I już on wszedł no, się tak, wtedy do najlepiej jest właśnie skasować wtedy milionów, to, a nie do, to, tylko do świetnie, użytkowników wiemy, nie płoną. Platformy X. W ogóle w internecie nic nie ginie. Mirek, kasowa... dlaczego młodzi ludzie nie zagłosowali? Bo oni poszli do wyborów parlamentarnych tam 72% młodych no. ludzi, a teraz 34%. Rozczarowali się? Tak, to po pierwsze. Po drugie, tak szybko? Jak się, no szybko, no młodzi ludzie teraz żyją szybko, jest TikTok, jest, nie ma czasu na rozbiegówkę, ani na tłumaczenie, że debata o aborcji będzie za 2 tygodnie i obiecuję, że będzie. I nie wyniknie, bo to no, fakt, to już w tym tygodniu. No nawet już powiem, że tak za chwilę nawet, chyba że coś się wydarzy. A mówiąc zupełnie serio, młodzi ludzie poszli 15 października, bo nie chcieli żyć w dusznym kraju. Teraz być może przez to, że no trudno wygrać wybory, jak się nie robi kampanii. To oczywiście PiS grał na przetrwanie i przetrwał. Mówię, to są takie punkty, dwa na pewno, czyli Kaczyński i Hołownia. Natomiast teraz być może nie było oferty. Było, ja się nie zgadzam, że tam w tych małych różnych ojczyznach tak zwanych nie było jatki. Była jatka, były różne tam rzeczy. My patrzymy z perspektywy Warszawy, jeździłem trochę po Polsce, studenci mi też przywożą różne rzeczy. To jeżeli Warszawa miała 6 kandydatów na prezydenta, znam dużo miasteczek tak, w Polsce, gdzie też było 6 kandydatów na burmistrza czy wójta. Ale też były takie, gdzie nie było, był jeden. Tak, to znaczy, że tak, po pierwsze coś jest z nami nie tak, jeżeli chodzi o edukację, ale to żadne odkrycie. Po drugie o komunikację, ale to jest akurat do partii politycznych również taki kamyczek, no bo jak ja jadę i widzę 18 billboardów jeden po drugim, to w zasadzie mam to w dużym no, tak, poważaniu. I coś jest nie tak. Oczywiście internet nie zadziałał, czyli pewnie nie było kampanii takiej, która by trafiała do młodych ludzi, bo wtedy trafiało. Nie było skierowanej do młodych ludzi. A jak nie ma jakiegoś takiego celu, wtedy było odsunięcie PiS-u od władzy. To był główny cel, że nie chcemy żyć w tej duszności i nawet nikt się nie... Znaczy, dużo osób się nie identyfikowało z żadną partią. Tylko mówią, to są ci, co chcą odsunąć PiS od władzy. W związku z tym to jest... Niektórzy mówią, że nie, a ja uważam, że to jest żółta kartka. Nie robiłbym dramatu, natomiast na miejscu oczywiście koalicji 15 października zastanowiłbym się, bo może się okazać, że następny strzał to będzie już ta bramka śmierci, chociaż nie w wyborach oczywiście europejskich, bo to jeszcze nie o to chodzi. Ale są prezydenckie, one będą bardzo ważne. Są za 14 co miesięcy wybory prezydenckie i jeżeli teraz są jakieś niesnaski, a widać, że są, no to może, to może być kiepskie w tym wszystkim. Natomiast poczekajmy jeszcze na, bo to jest ważne w polityce, że trzeba gdzieś ogłosić sukces, prawda? Ludzie tak. czekają na to, w sensie funkcjonariusze partyjni. Jeżeli to się potwierdzi, no to i tak PiS nie wygrał tych wyborów, no nie dajmy sobie robić wody z mózgu. Najważniejsze będą województwa, jak poznamy faktyczne bo wiadomo, że wszystkie miasta, to wtedy będziemy wiedzieć, że nagle z podziału pół na pół, który był teraz w tej poprzedniej kadencji, będziemy mieć na przykład, no w tej chwili mamy 10-6, ale to patrzymy na te wyniki między Koalicją Obywatelską tak. a Prawem i Sprawiedliwością, może się okazać, że będzie na przykład no właśnie do 2 wynik 14. albo do 3. Jest jeszcze jedna różnica. Wtedy PiS był u władzy. Tak. I mógł rozdawać różne rzeczy. Można było przekupić pana Kałużę. Na przykład z Kałuży się mógł ktoś wynurzyć jeszcze. Lub zanurzyć raczej głęboko pod powierzchnię. Zassać ten muł. Natomiast teraz zostają tylko jeszcze teczki Kamińskiego i ewentualnie Ziobry, no bo chyba nikt nie wykopie tych dukatów spod jabłonki, żeby zapłacić komuś z własnych pieniędzy dobrze zrabowanych, bo to się nie zdarza. I to jest ta różnica. Ale oczywiście możemy jeszcze oglądać różne cuda niewidy, bo PiS jest tym dobry, po prostu jest tym dobry. Już zasmakował w tym i wie, że to jest możliwe do zrobienia no właśnie w różnych sejmikach i tak dalej. Natomiast naprawdę, no nie dajmy sobie robić wody z mózgu. Nie wygrał tych wyborów PiS. No naprawdę, bo to ja już zaczynam się czuć, jakbym się... W liczbach bezwzględnych
procentowych. Owszem, no a co ale. To jest wygranie wyborów. No ale dlatego mówię, władza, chciałam nie? dokończyć po przecinku, że tak samo jak wygrał wybory 15 października, bo wygrał i Jarosław Kaczyński 9 wygrane wybory, no i co z tego? No, 10 chce wygrać, także ogłosi Parlament Europejski, że wygrał, chyba że odpuści. No tam jest trochę trudniej, bo tam jednak są te procenty. No zobaczymy zresztą, jakie no właśnie, to się. Polityka, jak widzę w Polsce, nie chce się uspokoić, bo żeby było jasne, nie wiem, jak wy przewidujecie, ale myślę, że czeka nas straszny czas jeszcze. Czyli koalicja Chaos Plus pokazała, że nie umarła politycznie, tak. A wręcz przeciwnie, dołoży chaosu jeszcze do tego i zupa z gwoździa będzie gotowana cały czas. I to jest, znacie dowcip o zupie z gwoździa, prawda? No, tak. Przypowiastka. No, tak. Przypowiastkę bardziej, tak, niż naszą anegdotę. I ta zupa z gwoździa w wykonaniu kucharza Kaczyńskiego i jego pigmejów w tej kuchni będzie gotowane po prostu. No. Ja bym chciała, żebyś jeszcze ocenił wynik trzeciej drogi w no jakby w kontekście tych wyników sprzed tych 5 czy tam 5,5 roku, bo wtedy... Czy PSL mówimy, tak? No wtedy PSL, który miał tyle samo, co teraz ma trzecia droga. Troszeczkę więcej. Czyli chyba. Jakby Szymon Hołownia nie jest wartością dodaną do trzeciej drogi? Jest wartością dodaną, pod warunkiem, że szybko zostanie politykiem. I to jest lekcja jest bolesna, znaczy tu oczywiście jeżeli zostanie na 16, no to jest, tak, 13 jest, czy ile? 13 z no to ja już im malutkim. Dodałem te 3 punkty z błędu statystycznego. Bo oni chcieli mieć 16, więc wiesz, a może się okaże, że może mogą mieć, koniec, prawda, tak? Ale mogą mieć też 10. W związku z tym, jak będzie 13, szczególnie w kontekście PSL-u, to jest słabo. To jest dużo poniżej oczekiwań, ale tak jak też o tym rozmawialiśmy czasami, no polityka to jest, znaczy działanie w polityce ma konsekwencje. Jeżeli Szymon Hołownia, a tak podejrzewam, ja tego nie wiem, zadziałał politycznie na swoje wybory prezydenckie za te 14 miesięcy, no to mógł przewidywać, że skutki będą teraz. A skutki teraz oznaczają te 3 punkty w dół absolutnie, moim zdaniem. Myślę, że PSL może mieć pretensje o to. Zresztą partia Szymona Hołowni 2050 jest w sytuacji takiej, w której był kiedyś Janusz Palikot i Wiosna? Biedronia. Tak, a wcześniej było jeszcze Nowoczesna. Petru, tak. Jak oni się dostali do Sejmu, no w swoich czasach, dopiero po dostaniu się do Sejmu zobaczyli, kto z nimi się dostał. Tak. I ponieważ dramatycznie nie ma ludzi 2050, w związku z tym to jest na pograniczu, to znaczy marszałek Sejmu, fajnie, wszystko jest super, natomiast mogą sobie ludzie zadać pytanie, młodzi wtedy właśnie, kiedy ta polaryzacja jest bardzo duża przy wyborach prezydenckich, po co nam Duda bis, albo trzeci Duda, jako prezydent. I tutaj to jest ta gra właśnie Szymona. Świetnie zaczął, poprowadził jakościowo inaczej Sejm i tak dalej, a później się okazało, że polityka, no to jest właśnie na przykład pan Kałuża, albo pan Suski, albo pan tam Kaczyński, albo ktoś jeszcze. I polityka to jest sztuka możliwości. I wyciąganie na przykład, zresztą tutaj Koalicja Obywatelska zrobiła to samo, że kampania była bezobjawowa, poza tymi, co oczywiście lokalnie naprawdę daje hołd, szacun w ogóle pełen, wiem, że dużo ludzi pracowało, zresztą z różnych ugrupowań, natomiast podałybyście nazwisko jakiegoś na przykład, czy jakiejś szefowej, czy szefa sztabu? No skąd? No właśnie. I wyciągnięcie Donalda Tuska z pudełka na trzech... Tą samą szefową sztabu od miesięcy. No ale no właśnie... Właśnie jest ta sama, która no właśnie ta była sama, przy... Tylko czy to na inne wybory też tak działa, nie? I Donald Tusk wyciągnięty na 3 dni, czy tam na 4 dni przed kampanią, przecież jak się wsłuchać to od tego, co on powiedział, to on tam powiedział. Nic nie jest pewne. Ruszcie... 4 litery. No i oczywiście, bo ja, bo wiecie, na czym to jest mierzalne? Może tak, ja sobie gadam. Pojechał do Krakowa i przełożył w układ sił. Właśnie. I to jest bardzo mierzalne, bo tak. Nawet jeżeli by pan Mieszalski, dobrze mówię, czy Miszalski, przepraszam, pan Miszalski, jakby wszedł jako drugi do drugiej tury, to już by był sukces.
Ale okazało się, że jest pierwszy. No teraz może się oczywiście ja okazać, wiem, że w drugiej się polaryzuje tak, straszliwie. I ale wiesz, ale to widać, może w niej wygrać, ale faktycznie... siostrzeniec Gowina może nie mieć szans, bo Kraków też nie jest głupi. No ale też niegdyś dzisiejszy szef krakowskiej Platformy. Ale z jakiegoś powodu przestał być pan Gliński szefem. Pan niejaki też w Unii Wolności dawał wezów. Tak, tak. No, pan Kowalski też. Tak. Jak to kiedyś mówiono, że kto nie był lewakiem w młodości, to nie był nikt, to teraz kto nie był w młodości w Unii Wolności, to nie wie nic o polityce. A mówiąc zupełnie serio, to, że Sutryk we Wrocławiu, to było, myślę, że to absolutnie spodziewane, bo miał tak negatywny ten cały PR i tą otoczkę. Sutryk nie był nigdy w pełni przez... To nie jest kandydat Koalicji Obywatelskiej. Nie. Koalicja poparła go ostatniego Ale tak go dnia. Popierała właśnie, no właśnie. Poparli już oficjalnie. Tak, poparli oficjalnie w tym ciemnym takim tunelu tam między rynkiem, a tak, żeby tym, nie do końca było widać. To było też 20, takie bezobjawowe. 26:56, ja wiem to. Ale Rzeszów jest zaskakujący na przykład. Tak. Czyli co zepsuł pan Fiołek? Dużo zepsuł. Że brakuje mu, nie? Ale nie ma PiS-u w drugiej turze w Rzeszowie. To mnie w ogóle nie dziwi. Narzekają na Fiołka, więc chyba rzeczywiście musiał tam rozrobić. No bo to, że Dudkiewicz w Gdańsku, tak. To raczej no, chyba się nikt nie spodziewał czegoś innego. No w Warszawie ja na przykład się spodziewałem, nie powiem, że 59 czy coś, ale byłem pewny, że miażdżąco wygra to Trzaskowski. Znaczy w sensie bez żadnych tam... No bo z kim miał przegrać te wybory w pierwszej turze? Nie no, przegrać to wiadomo, że nie. Pytanie było tylko, czy przypadkiem nie będzie tej drugiej. No ale to mówię, można było się spodziewać, że nie będzie. I tak wynik pana... no Tobiasza, chociaż pan Kaczyński mówił, że pana Tomasza, także nie wiem, jak... Podobno Dariusza też niekiedy... Ale nie, on to powiedział publicznie. No wiem, ale tak... Powiedział. No takie imię nietypowe. W każdym razie ten bardzo taki dobry kibic Widzewa... Wysoki, pamiętaj, tak ma, że jest wysoki. I tak ma wysoki wynik. No myślę, że takie jakieś pozostałości po Patryku Jakim zostały, ale mnie to zaskoczyło, że on jest drugi. A ja myślałem, że on będzie przynajmniej czwarty. Wiesz, no, też myślałam, że... W Warszawie... PiS ma te swoje 20% i nawet jeśli pan Tobiasz Dariusz Tomasz jest nierozpoznawalną osobą, to kiedy wyborca PiSu z Warszawy patrzy na te listy i widzi, że to jest kandydat PiSu, to na niego głosuje, mimo że go nie zna i jedyne co wie o nim, to że jest wysoki. I nikt nie chciał popełnić tego samobójstwa, on musiał zrobić nieco ma w zamian, politycznego oczywiście. Natomiast jakby to zostawmy, bo to jest no, pytanie, coś jeszcze was zaskakuje w tych miastach dużych, bo tam nie mamy za dużo informacji. Nie, bo... nie, właśnie jest tylko chyba 6 miast, czy 7. No, bo podanych, Hanna Zdanowska podobno wygrywa w pierwszej turze, druga tura ma być w Poznaniu, gdzie prezydent Jaśkowiak. No, właśnie, no może dlatego, że tak rozkopał ten Poznań niemiłosiernie. A kto wszedł do drugiej tury? Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, jednak. Ale nie pamiętam tam w tej chwili jego nazwiska. Jasne. To są takie wybory, że ten wynik, który jest sondażowy exit polla, coś nam mówi, ale też nie mówi nam Zbigniew za dużo. Zbigniew Czerwiński. A, to nie znam. Ale no, nie jestem poznaniakiem w związku z tym. Słuchaj, ja zadam ci, wiesz co, pytanie takie właśnie z, chyba z bardziej z twojej dziedziny, czyli jakby układania sobie kampanii wyborczych w tym tercecie, tak? Wybory parlamentarne, samorządowe, Unia Europejska, no to nawet, niech to będzie kwartet, czyli jest jeszcze... są czwórskok. Wybory, czwórskok. Tak sobie pomyślałam, może ta kampania była bezobjawowa dlatego, że pieniądze partiom przydadzą się bardziej na kampanię no tę unijną, a już najbardziej na prezydencką. I może to jest kwestia oszczędności pewnej. Może tak być. Absolutnie, to jest też argument, natomiast bardzo często można zrobić bardzo fajną kampanię za niewielkie pieniądze. Dobra kampania to nie jest zasypanie miast, miasteczek i wsi billboardami, ulotkami, plakatami, bo to czasami jest za dużo też niedobrze. Zresztą ten, słyszałem też, jak to się mówi, no ale jak to, przecież odkrywają wszystkie afery po kolei, a być może ludzie nie mieli czasu przetrawić tych afer. Tak. Być może tych afer jest za dużo w danym momencie do ujawnienia. To jest trudne, bo gdzie się człowiek nie obróci, to afera. I te siły szybkiego rabowania były tak mocne, że tam tego jest strasznie dużo. Natomiast ludzie też muszą mieć czas na przetrawienie czegoś, prawda? Jak się nałykasz, no to później masz niestrawność i w pewnym momencie trochę można przefajnować, że za dużo czegoś jest. Nie wiem, tak zastanawiam się nad tym. Natomiast to, że nie było pomysłu, jak to poprowadzić, to jest oczywiste.
że nikt się tego nie podjął. To, że nawet hasło, które się pojawiło chyba na 5 dni tam, że do spodu czyścimy coś tam, nie? No to jakby się pojawiło na przykład 3 tygodnie wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Chyba za bardzo liczono na to, że na fali tego, że to jest tylko pół roku, tam 110 dni rządu, ale PiS pracował nad tym bardzo mocno, żeby to obrzydzić wszystko. I a propos młodych ludzi, bo o to pytałaś, daleką drogą przyszedłem, nawet nie trzecią, tylko szóstą, że młodzi ludzie mówią, no właśnie, polityka jest taka właśnie nieapetyczna. Oparta na apetycie tych polityków oczywiście, ale nieapetyczna. I jak ktoś nie musi, to po prostu tego nie robi. I to jest dramat, dlatego że to dotyczy nas najbardziej ze wszystkich prawdopodobnie wyborów, tylko to jest najmniej takie spektakularne. No bo jeżeli na przykład teraz, załóżmy, gdzieś w Polsce jest jakieś miasteczko, nie wiem, 18 tysięcy, 12 czy tam 30 i czekają na te wyniki burmistrza, nie wiem, wójta, burmistrza pewnie już, czy prezydenta, no to to jest dla nich bardzo ważne i emocjonujące. My tego nie wiemy po prostu. My patrzymy na to z pozycji ogólnej, dlatego ten wynik 34 jest tak samo dobry, jak i zły, natomiast jak byłoby, nie wiem, 28, prawda? W sondażach mieli 28-29. Tylko to nie przekłada się na poparcie dla partii politycznych w ogóle. To nie są wybory parlamentarne. To się tak, to nie da się wyłożyć, że to jest tyle. Natomiast jeżeli koalicja 15 października myśli realnie o tym, żeby nie oddać władzy PiS-owi czy komukolwiek innemu za jakiś tam czas, to, bo to jest fajny sondaż, drogi, ale sondaż bardzo dobry. Jak to wygląda w powiatach? Dlaczego na wsi tak się zadziało? Kto to w ogóle, z kim się przegrało, jeżeli się gdzieś przegrało? Jak to wygląda dalej? Jaki jest podział na tą Polska A, Polska B, Polska C, a może jest Polska D? Bo jeżeli przeskoczyło lewicę ugrupowanie Konfederacja z piątki Mencena, no to znaczy, że coś jest wyrwane też... z kontekstu, pamiętaj. Ja wiem, no wyrwałem z kontekstu piątka Mencena. No mógłbym ósemkę wyrwać, ale jedynka gorzej, jak się wyrwie, bo wtedy się jest serbem z przodu. Wiesz, to też się da załatwić. Natomiast tak, medycyna, znaczy ta stomatologia bardzo jest posunięta. To też nam o czymś mówi. I pod tym kątem trzeba by to przeanalizować. A myślenie w koalicji chyba, no, może w Platformie najbardziej, że przyjdzie Donald i wyrówna, może w pewnym momencie zabraknąć Donalda Tuska. Albo nie rozstroi się, nie wiem, nie sklonują go. Musi być jakiś pomysł, jeżeli oni chcą dalej funkcjonować, na komunikację z ludźmi, czyli dlaczego coś robią, ale też musi być pomysł na to, jak wymieniać ludzi, bo być może potrzebna jest rekonstrukcja rządu, myślę, że na pewno jest potrzebna rekonstrukcja rządu, z różnych powodów oczywiście, ale również też tych, jak sobie radzi na przykład trzecia droga. Pamiętajcie, że trzecia droga wyskoczyła jako pierwsza. Robimy tak, jak było w parlamentarnych, tak, tak, idziemy, tak. Mamy was gdzieś. Zanim ktokolwiek w ogóle... To się odbyło, mam wrażenie, bez rozmowy. Prawda? Jakiejkolwiek. A. Tak. Tak, i później są zdziwienia jakieś takie. No nie może mamy być dziwnie. Bydgoszcz, widzisz w no komentarzach? Właśnie, czytaj, właśnie czytaj. Czytam, w Bydgoszczy. Pan Jacek nam wysłał, że po podliczeniu z 30, głosów no. Z 31 z 207 komisji, więc wiesz, wygrywa Rafał Bruski z wynikiem 52,83, a za nim Łukasz Schreiber z poparciem 28,79. No, ale Łukasz Schreiber to taki ten polityk, co nie wiadomo z jakiego grupowania jest. Tak, ale żonę ma taką, właściwie już prawie było. No nie, bo ona teraz, nie wiem, czy widziałaś przed końcem kampanii wywiesiła jakieś takie plakaty, bo billboardy było, wiecie co macie robić, i ona była w koronie. Ale bo ona w ogóle chciała kandydować na prezydentkę, ale potem się zorientowała, że jeszcze królową, jest za młoda, chyba. Jeszcze musi poczekać parę lat. A Rafał Bruski to jest ten prezydent, który obecny jest, z Platformy Obywatelskiej. Ale ja właśnie a propos prezydentów, tylko teraz już Polski, zastanawiam się, czy ten wynik Rafała Trzaskowskiego, bardzo wysoki, prawie 60%, skończy tę dyskusję, czy to Rafał Trzaskowski, a może Donald Tusk, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Na pewno jej nie otworzy. To jest plus tego. Bo no tak, to bo było, gdyby była druga tura, to by zaraz... No, było, nic tak dobrze nie robi we własnym ugrupowaniu, jak koledzy i koleżanki, prawda? Najgorszy wróg to kolega jest, z listy. Tak jest.
W związku z tym Rafał Trzaskowski pokazał, mówię, to, że zostanie prezydentem Warszawy, to było oczywiste. No, ja przepraszam, pytanie, czy w pierwszej, czy w drugiej turze. Ale no, ja jakoś miałem takie, no, przeczucie, chociaż tu bym powiedzieć, co przeczucie, że będzie w pierwszej turze, ale przy blisko 60% rzeczywiście, procent, no to w zasadzie już pomysł Rafała Sikorskiego o tam jakimś czymś nie ma żadnego sensu. Pytanie, jak to dalej zostanie poprowadzone, bo gdyby się tak stało, ja tak myślę przynajmniej, gdyby się tak stało, że za te 10 miesięcy, czy tam 14, no to już za późno, ale powiedzmy za 6 miesięcy Donald Tusk usiądzie z Trzaskowskim i mówi, słuchaj Rafał, no ja bym jednak chciał wystartować, no to jest kwestia do dyskusji, bo Trzaskowski ma inną pozycję i tak dalej, ale jeżeli Donald Tusk myśli realnie o tym, żeby wyczyścić tam do spodu, jakoś tam było, to po chusteczkę mu ta prezydentura. Znaczy, ja wiem, że Andrzej Sebastian udowodnił, że prezydentem może być byle kto, albo w ogóle może nie być prezydentem. No, myślę, prawda? Że ta wersja jest bardzo dobra. Był taki kiedyś przewodniczący Rady Państwa, ja najbardziej pamiętam z dzieciństwa, Henryk Jabłoński, który wręczał medale i tam... Przewodniczący Rady Państwa. No, tak, tak, no, klapa, rąsia, buźka, goździk. No to teraz jeszcze Andrzej Sebastian pracuje na to, żeby pokazać, że rzeczywiście trzeba by uważać, kogo się wybiera na prezydenta, ponieważ można strasznie wtopić. Bo to, że bezobjawowo coś się robi, to jest pół biedy. Natomiast jak codziennie dostajesz defibrylatorem po garach, no to po prostu to się w głowie nie mieści, bo to jest poza wyborami trochę, ale ten wpis jego, że Donald Tusk się przestraszył z nim startować w 2025 roku. Czyli poprzednie wybory. Poprzednie, ale on coś to jeszcze... To świadczy o tym, że albo było przedłużenie świąt w pałacu, albo nie dojechał Mastalerek, pan wiceprezydent. A może wręcz przeciwnie. Tak, że dojechał, ale był zmęczony. No tak, za dużo jajeczek było. No bo to jest taka polityka na poziomie... muchomorków, nie? Mniej więcej. No cóż. A teraz spójrzcie na to. Mamy... Ile miesięcy minęło od... Od czego? Od 13 grudnia? Od października? No, 13 grudnia to minęły 4 miesiące. No 4, tak. No, 4 z hakiem. No całe. Tak, 3 z hakiem. Nie ma już finansowania ze spółek Skarbu Państwa. Nie ma już promocji nieporównywalnej i niesymetrycznej za pomocą mediów publicznych, no, oczywiście, to Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma tych wszystkich możliwości, które daje bycie partią władzy. A ten wynik właściwie zostaje Prawa i Sprawiedliwości. Niemal taki sam jak w wyborach parlamentarnych z października. No mnie to nie dziwi. Rozmawialiśmy o tym kiedyś, że wszyscy ci, którzy głosowali przeciwko PiS-owi u władzy 15 października, nie mieli nawet 24 godzin, żeby się ucieszyć z tego. Bo od samego początku było PiS pod górę. Wrzucał te nieczystości w wentylator. I jak się komuś coś obrzydza, no to człowiek się odwraca od tego. I tak jak mówię, mają tutaj naprawdę, ja im zazdroszczę, jakbym był politykiem, to bym zazdrościł, że mają tak karny elektorat, czyli ten, o czym mówimy, o tych wyznawcach, bo każda partia ma, tylko oni mają największy. Natomiast jeżeli ktoś by chciał się zająć badaniem, ja tego nie wiem, ale zapytam moich kolegów i koleżanki, socjolożki i socjologów, jak można wyprać mózg? I ja mówię zupełnie serio, nikogo nie obrażając. 8 lat propagandy, która się wylewała ze wszystkich możliwych mediów publicznych, wtedy publicznych, rządowych, powoduje, że nawet ci, którzy wracają teraz do telewizji publicznej, która rzeczywiście ma wiele niedociągnięć, wiele jakichś takich rzeczy, które można się przyczepić, ale przepraszam bardzo, nie widziałem, żeby tam ktoś na kogoś szczuł, nie widziałem, żeby tam nie balansowało, bo tam nie ma propagandy w drugą stronę. Nie ma, po prostu nie ma. Jeżeli ktoś to widzi, to znaczy, że nie dowidzi. Ci, którzy byli największymi propagandistami, poszli do Air Today albo do tam do jakiegoś kanału zeszli. W związku z tym to się wszystko rozłożyło. Natomiast też kwestia, co mówisz, Karolina, to jest kwestia czasu. Ale gdzie jest klucz do tego? Bo ja rozumiem, że myślenie może być takich polityków z 15 października. Za chwilę się wszystko wywali, okaże i ludzie zrozumieją, jacy byli fatalni tamci. Niczego ludzie nie zrozumieją. Jeżeli się ludziom nie powie,
jak to jest, nie opowie się historii, to wiecie dokładnie jako dziennikarki lepiej niż ja, że musi być komunikacja. I ja naprawdę nie będę się upierał, bo to nie moja sprawa jest, ale coś w formie rzecznik rządu, czy nie wiem, zespół rzeczników, horda rzeczników, nie wiem, tuzi rzeczników, mędel rzeczników. O Boże, wiesz, jakie to byłaby awantura. No to czterech niech będzie. Niech błagam cię, jak będzie jeden, to będzie dobrze. Ale jak jeden będzie, to będą się bali, że będzie czyjś przekaz. No tak. No ale w ogóle bez przekazu, no to jest katastrofa. To znaczy, oczywiście mówię, no czyli można liczyć... ten przekaz Tuska, który jest, bo jednak on ale wychodzi... Ale jest go mało. No ale on wychodzi co tydzień na konferencję prasową po rządzie. No. To jest mało? Mało, bo od tego, załóżmy nawet, dobra, okej, okay, że... Donald Tusk raz w tygodniu przedzierzga się w rzecznika rządu, ale od tego powinny pójść różne działania, a nie idą żadne. Okay. Nie wiem, no podobno wraca Paweł Graś. No tak się mówi, ale czy to prawda? Na razie jeszcze nie wrócił. No ale no, podobno, no to jeżeli wraca, to może coś skoordynuje z tego. No. A gdyby jednak Koalicja Obywatelska poszła do wyborów razem z Lewicą, czego zresztą Lewica chciała i oczekiwała. Tych teraz co były. No bo tu była sytuacja taka, w której Lewica była jak najbardziej za, Donald Tusk wyszedł na konferencję, przed którą podobno jeszcze po koleżeńsku, po dżentelmeńsku zadzwonił do Włodzimierza Czarzastego i go poinformował, że jednak nie będzie tej wspólnej zabawy i powiedział, idziemy sami. No to gdyby teraz sumować oczywiście te wyniki, no wiadomo, że elektoraty, wyniki nie sumują się tak prosto jak liczby w matematyce, ale no, gdyby zrobić taki eksperyment myślowy i sumować, to ta lista by wygrała z Prawem i Sprawiedliwością i miałby Donald Tusk tę pierwszą od lat wygraną w liczbach bezwzględnych. To nie mamy rzeczywistości alternatywnej, wbrew temu, co myśli pan Kaczyński. To jednak żyjemy tu i teraz. Oczywiście pewnie dostanę po łbie za chwilę od płaskoziemców i czworonogów i że tym, że... Ja bym ci sporo mamy płaskoziemców. Tak, ale przekonałam się na własnej skórze, prowadząc mój podcast o teoriach spiskowych. Że światem rządzą jaszczury i tak dalej. To jest niesprawdzalne, ale oczywiście możemy pospekulować. No to jeżeli jest taki wynik, powiedzmy, jakbyśmy to mieli nie sumować, tylko patrzyli na to, co jest, no to co stoi na przeszkodzie, żeby wszędzie tam, gdzie Lewica ma przynajmniej powyżej progu teraz w tych wyborach, Trzecia Droga ma powyżej progu, plus Koalicja Obywatelska ma powyżej progu, no to róbcie tam koalicję. No, podobno koalicja, teraz czytam, przewiduje, Koalicja Obywatelska, że w ostatecznym rozrachunku Prawo i Sprawiedliwości prawdopodobnie zostaną 3 sejmiki, a może nawet 2. Zobaczymy. Ja powiedziałem, że góra 2, ale to jest taka moja dywagacja, patrząc na to, co tam się dzieje. Oni sami mówili, wiesz, przed wyborami, że 2 to będzie w ogóle sukces. No właśnie, i wtedy ale, opowiadanie ale... o wygranej w wyborach samorządowych już będzie bardzo trudne. No to, ale dlaczego? Już jest euforia, już tam szampany strzelają. No ale też, wiesz, wygrana była po 15 października w tym sumie. Ale mówię, jeżeli by chcieli utrzymać ten trend, to ja jestem za. Niech wygrywają tak te wybory i nie osiągają żadnej władzy po drodze. No przy prezydenckich tak nie może Niech to się mówi, ponieśliśmy zwycięstwo. Tak, ponieśliśmy zwycięstwo, tak. Czyli wygraliśmy, a nawet przegraliśmy. Na pytanie, jak jest? Dobrze. A w dwóch słowach, niedobrze. No i co? To może tym bardzo dobrym akcentem zakończymy dzisiejsze spotkanie. To znaczy z Mirkiem na razie, bo chyba jeszcze musimy tutaj Tomka doprosić. Nie, Tomek już nie chce. Tak słyszałam. To zrobiliście. Pożegnasz się w imieniu Tomka? Ale rzeczywiście. Nie no, słuchajcie, zbliża się północ i rzeczywiście chyba omówiliśmy wszystko, co mogliśmy omówić na tym etapie. A jutro od rana pracujemy. A jutro pracujemy, jutro też wieczorem się spotykamy i to od razu ja się do Państwa uśmiecham, bo to ja się z Państwem jutro tu o 21 spotkam. Jeszcze nie wiem, w jakim towarzystwie, może Mirek do mnie dołączy. Zaraz nad nim popracuję po antenie, bo czuję, że Państwo mają niedosyt, ja na pewno. To co? Dziękujemy doktorowi Demiro. Dziękuję serdecznie. Dzięki, bardzo Mirku, serdecznie, wielkie. Naprawdę. No i dziękujemy też Państwu za uwagę. Byliśmy tutaj w dużej grupie. O, Bochenek zajrzał, ale poszedł. Ale poszedł. No, w imieniu Tomka się żegnamy, bo on tu jest głównym zawiadowcą. Dziękujemy naszej realizacji dzisiaj przebogatej. Przepraszamy za kłopoty z dźwiękiem. Mam nadzieję, że się poprawimy do jutra. Do rana. Do jutra, czyli do rana. No i dobranocy. No. Beata nie Grabarczyk, jest źle, proszę. Karolina Opolska. Tomasz Sekielski, który jest gdzieś tam. Doktor Mirosław Oczkoś. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Do zobaczenia jutro. Spokojnej nocy. Tu ta oto będzie. Tu, tak.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.